Wtorek, pierwszy dzień października. Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Wraz ze mną w studiu, jak zwykle, Piotr Fortuna, współtwórca tego programu. Witaj, Piotrek. Witaj serdecznie. Piotrze, dzisiaj trochę mniej materiałów. Paweł Andrachiewicz na mistrzostwach, lekkoatletycznych mistrzostwach świata, więc troszeczkę mniej, ale mamy też, korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionych klubów, mamy też kilka materiałów zdjęciowych. Dzisiaj porozmawiamy na pewno o tym, co dzieje się też na trybunach, bo gdzieś tam docierają do nas nieprzyjemne sygnały z różnych miejscowości. Dzisiaj skupimy się na dwóch. No a sportowo co? No znów zwycięstwo Hojnowianki, znów zwycięstwo Zadzioru Buczyna, Gromu Gromadzeń Wielowieś. No i tak jak też zdążyliśmy się przyzwyczaić, Mewy Kunice, która idzie jak burza, no a w czwartej lidze też niewiele nam się zmienia na przodzie tabeli. Jedynie potknięcie Sokoła Jerzmanowa, takie dość zaskakujące, 4-2 z Wiktorią Siciny. Z Wiktorią Borek. Borek, przepraszam. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Paweł oczywiście światowy, także tutaj nie możemy narzekać. Przynajmniej będzie miał co później opowiadać. A oczywiście zawsze ktoś nam pomaga, tak? Kluby są otwarte na tą współpracę, więc będziemy mieli kilka tych fotorelacji. A co do tych kibiców i atmosfery na trybunach, no to w tamtym tygodniu poruszaliśmy temat sędziów, no a w tym tygodniu może rzeczywiście tego, co się dzieje wokół boiska, bo to też często jest no karygodne. No tak, ale też dzisiaj o sędziach będzie w przypadku Wiktorii Niestów i Perły Potoczek, ale o tym za chwilę. No fajnie, że też są kluby, które gdzieś tam, jak tylko jest apel, tych materiałów jest troszeczkę mniej w weekend, to od razu się zgłaszają. Już wiem, że w przyszłym tygodniu też Pawła nie będzie, ale myślę, że będzie jeszcze więcej tych materiałów, bo kluby już stają na wysokości zadania, już organizują aparaty niektórzy. Świetnie, właśnie o to kiedyś apelowaliśmy, o tym tak sobie to zawsze wyobrażałem, że jednak to ma być na zasadzie partnerskiej współpracy. No i tak też jest, bo wiemy, że jak tych materiałów jest mniej, to też są kibice niektórzy, przepraszam, nie kibice, tylko telewidzowie są też oburzeni, że tak mało i dlaczego tak słabo przygotowaliśmy, więc pracujemy nad tym usilnie, aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Zaczynamy. Też wiadomo, no nie możemy polegać zawsze na tych samych klubach, bo byśmy o tym samym cały czas mówili, a wiadomo, że przeważnie no, ci sami nam dostarczają te materiały, ale miejmy nadzieję, że to się zmienia i coraz więcej osób będzie tą współpracę brało na siebie i gdzieś tam nam te materiały podsyłało, a jest ku temu na pewno duży potencjał. Zgadza się. Zaczynamy jak zwykle od czwartej ligi. Proszę wygodnie rozsiąść się w fotelach. No i pierwsze spotkanie. Kuźnia Jawor, Orkan Szczedrzykowice. Fotorelacja dzięki uprzejmości Marcina Juszczyka, czyli osoby mocno zaangażowanej w funkcjonowanie Kuźni Jawor. Nie chcę mówić rzecznik prasowy, ale tak też można by było powiedzieć. Marcin to jest alfa i omega, jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się wokół Kuźni. Te wszystkie statystyki, które... Coraz więcej tych rzeczników prasowych. Tak, zgadza się. Ja też zawsze podkreślałem pracę Marcina i ogólnie Kuźni, fanpage'a, jak i strony internetowej, bo takie statystyki, jakie prowadzą oni, takie informacje, do jakich docierają, gdzieś wygrzebują wręcz z annałów historii Kuźni Jawor i nie tylko Kuźni Jawor, no to naprawdę ogromne, ogromne brawa, ręce składają się do oklasków za tą pracę. No i dzięki właśnie uprzejmości Marcina mamy okazję zobaczyć zdjęcia z pojedynku Kuźnia Jawor, Orkan Szczedrzykowice. Poproszę o materiał. Od razu też korzystamy z opisu, bo nas na tym meczu nie było. Pierwszy raz w historii Orkan Szczedrzykowice wygrał ligowy mecz na Stadionie Miejskim w Jaworze przy ulicy Parkowej 8. W ramach 11. kolejki grupy zachodniej 4. Ligi Dolnośląskiej Kuźnia przegrała ze Szczedrzykowiczanami 0-1. Jedyny gol padł w 86. minucie, a jego autorem był Jarosław Gambal. Kwadrans wcześniej goście nie wykorzystali rzutu karnego, który obronił Patryk Borek. Po końcowym gwizdku jaworzanie mogli czuć spory niedosyt, bo była duża szansa, aby zgarnąć komplet punktów. Ponadto od 41 minuty przyjezdni grali w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach otrzymanych przez Daniela Pawlaka. Trzeba powiedzieć, że w takich okolicznościach no, Kuźnia traci punkt, gdzie grała w przewadze. No ale znamy charakter zespołu ze Szczedrzykowic, zespołu, który od niedawna prowadzi Hubert Łysy. Ta zmiana na ławce trenerskiej wcale nie wyszła źle dla zespołu Orkana. Oni całkiem fajnie się prezentują w tych ostatnich kolejkach. No i trzeba powiedzieć, że pewnie też tą ambicją i tą wolą walki Orkan przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść. No ale wiemy, to
w ostatni weekend jeżdżąc po boiskach często podkreślałem i myślę, że dzisiaj to też padnie jeszcze nie raz. Ale temu losowi też trzeba dopomóc, no a często też gdzieś szczęście sprzyja w sporcie. No i tak też trzeba powiedzieć, obroniony rzut karny przez Patryka Borka. No i gdzieś tutaj tego szczęścia troszeczkę zabrakło, no bo mówię, grali w przewadze, ten karny niewykorzystany przez Orkana, no ale mimo wszystko 3 punkty pojechały do Szczerzykowic. Kolejny, chyba drugi tydzień rzędu Jarek Gambal ratuje punkty dla Orkana. Z tego co pamiętam, Łukasz Filipiak i Jarek też strzelili bramki w tamtym tygodniu, tak, co dało zwycięstwo Orkanowi. Nie, nie, tam był chyba remis w Legnickim Polu. Tak, remis. I to nie wiem, czy nie 1-1. Nie, ale też pamiętam, że gdzieś tam Gambal brał udział. Tak, Filipiak chyba strzelił wtedy bramkę, a Gambal chyba dogrywał. Ale, dokładnie, no, jakoś tam ale w każdym razie no, te nazwiska nam się zawsze przewijają. Także widać, kto jak to się mówi, ten wózek ciągnie. Także no, Orkan na pewno jest tak, jak zawsze to wspominasz, takim nieprzewidywalną drużyną. Każdemu potrafi urwać punkty, z każdym potrafi zagrać jak równy z równym, chociaż wiadomo, czasem się bronią, żeby później gdzieś tam z tą kontrą wyjść na koniec, no ale też, no wiadomo, no, też jest taka taktyka, więc to, że ktoś się od początku meczu broni i liczy tylko na kontry, to po prostu dlatego, że może tak drużyna jest pod to przygotowana, tak? Może gdzieś tam dwóch szybkich skrzydłowych, którzy gdzieś tam potrafią to wykorzystać, a lepiej im idzie gra obronna. Także duże brawa dla Orkana, że znowu gdzieś tam, bo w tamtym tygodniu też były gdzieś, w tamtych tygodniach były gdzieś tutaj, że chwaliliśmy Orkan, mimo że oni nic nie grali, tak? No ale to wiadomo, no mówię, taka jest taktyka. Kuźnia Jawor znowu gra dobry mecz, przegrywa. To samo było z Apisem, tak? Z AKS-em Strzegą. Z AKS-em Strzegą. Też grali jak równy z równym i ostatecznie przegrali, chociaż też właśnie te nasza trójka tutaj dominatorów tej czwartej ligi, czyli AKS, Apis i Chrobry, no może oprócz Chrobrego, ale i AKS i Apis właśnie z tymi drużynami gdzieś tam w cudzysłowie z dolnej części tabeli sobie gorzej radzą. Tak jak mieliśmy przykład Apisu w tamtym tygodniu z Prochowiczanką, a teraz Apis już 9-1. Tak, ze Spartą tak, Rudna. Tak, Spartą Rudna. Sparta Rudna to po prostu kosmos. No, tym razem chyba trener Jurewicz no nie mógł powiedzieć, że mają jakikolwiek kryzys, no bo ewidentnie. I że grają dzień, słabo. Ewidentnie ich dzień. AKS Strzegą 5-0 ze Stalą. Wiadomo, Stal chciała przełożyć to spotkanie. AKS nie wyraził zgody. No i Chrobry 2 głogów ze Spartą Grębocice też 2-0. Także ta trójka po prostu odskakuje stawce i czekamy na pewno na mecze między nimi, bo mi się wydaje, że tutaj będzie trzeba upatrywać tego, kto ewentualnie awansuje właśnie w tym, że w ich bezpośrednich starciach, bo jak widać, no gdzieś może gubią te punkty ze słabszymi od siebie przeciwnikami, ale mimo wszystko dominują tą ligę. Zgadza się. Wywołałeś też inne spotkania, o nich za chwilkę, bo chciałbym poruszyć to, co gdzieś tam ostatnio czytałem w opisie Patryka Borka, bramkarza Kuźni Jawor, który też już, no jakby to powiedzieć, wylał swoje emocje w internecie. No wcale się też nie dziwię, bo to jest ten aspekt tych trybun, o których wspominałem na początku programu. Parę miesięcy temu w Jaworze euforia, Kuźnia wywalczyła upragniony awans, chłopcy noszeni na rękach. Weszli do czwartej ligi, wiadomo, poziom rozgrywkowy się podniósł, poziom sportowy też na pewno się podniósł, no tak jak mówimy, takie kluby jak Strzegom czy Jędrzychowice, rezerwy Chrobrego, Głogów i jeszcze kilka innych zespołów. Odra ścinała bardzo mocna, też trzeba to powiedzieć. Karkonosze, Jeniogóra, tak. Też teraz się potknęła akurat. No tak, ale to są zespoły mocne, więc no nie wiem, czy kibice liczyli na to, że oni w Cuglach będą wygrywać mecz za meczem. No bądźmy realistami, ten zespół w ogóle się praktycznie nie wzmocnił, poza może jednym, dwoma nazwiskami, no ale to też nie jakieś takie spektakularne nazwiska przyszły, z całym szacunkiem. No i trzeba odnaleźć się w nowych realiach. Ten zespół nie został praktycznie zdominowany przez żadnego rywala. Tam brakuje troszeczkę szczęścia, troszeczkę może konsekwencji, może koncentracji, tak jak w tym ostatnim spotkaniu, tak? No bo tak jak podkreślałem, grali więcej niż jedną połowę w przewadze. Udało się wyjść z opresji, obronić rzut karny. No brakowało tylko jak gdyby akcji w drugą stronę.
No ale no to, co tam było w tym opisie, bluzgi, obelgi ze strony swoich kibiców w tak trudnym momencie dla zespołu, który co tydzień walczy, wychodzi. Z tego, co wiem, to chłopcy nie pobierają za to pieniędzy. Co więcej, większość jeździ swoimi autami, nawet nie ma zwrotów za dojazdy. Oni są miejscowi, oni bronią barw klubu za wszelką cenę. Ja wiem, że były tematy przed sezonem przejścia czy Patryka Emiliana Borka, czy Marcina Bagińskiego do innych klubów. Już w przerwie poprzedniego sezonu, między rundami, ci chłopcy dostawali dużo ofert. Wiem, bo to z pewnego źródła, że to nie od nich, wręcz przeciwnie. Wiem od klubów, które starały się ich ściągnąć do siebie. Pewnie coś im ktoś oferował, może jakieś chociaż premie meczowe. Oni nie zostawili klubu w potrzebie, oni walczyli, oni wierzyli w to, że ten klub wyciągną i awansują do czwartej ligi. A dzisiaj się o tym zapomina, dzisiaj się na nich pluje, wyzywa z trybun, ubliża się im, rodzinom. Patologia trochę. Paradoks dla mnie to troszkę łatwo jest z bohatera zrobić, za przeproszeniem, brzydko powiem, śmiecia, bo tak ci chłopcy się teraz poczuli. Oni, wiem, że się nie poddadzą, oni będą na pewno wychodzić dalej, bronić barw kuźni, tylko pytanie, gdzie jest granica tego wszystkiego, tej przyzwoitości. To lepiej zostać w domu, bo dość, że nie wiem, czy bilety są płatne na kuźnię. To po najmniejszej linii oporu idziesz, płacisz 5 zł i możesz to, co w domu cię dotknęło, wyrzucić i w stronę chłopaków, którzy biegają niezależnie od warunków pogodowych. No, dla mnie przykra sytuacja. Szczególnie, że no, mamy tutaj do czynienia jeszcze ze sportem mimo wszystko amatorskim, tak? Więc to co wałkowaliśmy w tamtym odcinku, oni to robią dla czystej przyjemności, dla siebie, zostawiają rodziny, jadą na to boisko, a ktoś przychodzi i im ubliża, bo co, bo oni przegrywają, nie wiem, po 8-10-0 z każdym? No nie. Oni nie położyli się na boisku. Walczą jak równy z równym. Biegają, tak, robią co mogą, żeby te mecze wygrywać, gdzieś tam punktują. No zadaniem Beniaminka, szczególnie już w takiej czwartej lidze, jest po prostu utrzymać się, tak, i ewentualnie zbudować coś na przyszły sezon, a nie po prostu popadajmy w taki hurra optymizm, że awansują i co, mają do ekstraklasy wejść. No to jest też nasze takie chyba narodowa mentalność trochę. Bo to nieważne, czy to jest czwarta liga, B klasa, A klasa, czy ekstra klasa, czy nie wiem, ktoś jest kibicem, nie wiem, Manchester United. W Polsce jest tak, wygrywa jakaś drużyna 3 mecze, wszyscy już zachwyceni, idziemy na mistrza, nie ma szans, żeby przegramy jeden, wszystkich zwolnić, bo już jest dołem. Zgadza się, w ogóle mentalność kibica, tak, zwycięzcy. Tak, popadamy ze skrajności w skrajność. Nigdy nie myślimy, a dobra, kurczę, jest nowa liga, nowe wyzwania, nie znamy tych drużyn. Każdy z każdym może tutaj wygrać, możemy urwać punkty AKS-owi, gdyby troszkę szczęścia, tak, ale przegramy, nie wiem, z Prochowiczanką czy z Orlą Wąsosz. No trzeba to brać pod uwagę, tak? Bo i właśnie postawić się w tej sytuacji. Jeżeli jesteś taki do przodu, że potrafisz wyzywać, to może ubierz korki, wyjdź na boisko i zobaczymy, czy ty podołasz temu zadaniu, a nie ktoś, kto naprawdę się stara, daje z siebie wszystko, a później takie coś słucha, no to jest deprymujące, szczególnie, że tak jak wspomniałeś, on za to nie dostaje pieniędzy. Właśnie. Więc on później co? Nie musi przyjść. On Dokładnie. Może dla przyjemności sobie pójść zagrać, nie wiem, czy w Orkanie, czy w innej. Tam może iść do B-klasy, tam tak. Będzie strzelał bramki jedną za drugą, będzie noszony przez swoich kibiców innej drużyny. Albo niech kibice powiedzą, Kuźni, kurczę, słuchajcie, my chcemy przychodzić, widzieć po 5-6-0 zwycięstwa, przenieśmy się z czwartej ligi do A-klasy i będziemy wszystko wygrywać. No to oczywiście, zawsze jest tak, że chciałoby się, żeby twój klub wygrywał, że chciałbyś, żeby to twój klub był na szczycie tabeli. No ale specjalnie rzuciłem okiem. No, 2 zwycięstwa w 8 meczach. Może to nie powala, jest 6 punktów, ale są zespoły, które są jeszcze za nimi. Ale też patrzę na stosunek bramek, 10-16, więc to nie jest tak, że Kuźnia dostaje wszystko w łeb, można tak jak mówić, różnica 5-6 bramek, faktycznie udało się wygrać jeden mecz. Nie, oni grają, oni potrzebują może trochę więcej czasu, trochę więcej ogłady w tej czwartej lidze. Może część zawodników nigdy nie występowała na tym poziomie rozgrywkowym. To jest zupełnie inny sport, zupełnie inna fizyczność czasami. Ten przeskok jest widoczny. Mamy przykład Prochowiczanki, która 2 lata temu awansowała. I mówiliśmy tu z Adamem w studiu, że Prowiczanka to będzie zespół z pierwszej szóstki.
Tak się nie stało. Prowiczanka długo dołowała w ligowej tabeli. To pokazuje, że jednak ten przeskok z okręgówki do czwartej ligi jest już jakimś tam wyzwaniem, jest już jakąś różnicą sportową. Jest więcej takich klubów, tak? Sparta Grębuczyce, która też długo. Ja wiem, nie każdy jest Odrą Ścinawa, która od razu poszła do góry, no ale też mówimy trochę o innym klubie. Nie chcę mówić o klubie, który może ma więcej pieniędzy. Tego fizycznie nie wiem, ale na pewno szersza kadra. Jak gdyby, no i budynek klubowy, stadion, to wszystko zostało wyremontowane. To wszystko też napędza pewną koniunkturę. Łatwiej jest pewnie ściągnąć sponsorów z zewnątrz, ale większość klubów, no nie mamy kryzysów w czwartej lidze, że wchodzą i od razu biją się o kolejny awans. Tak nie ma. Większość najpierw gdzieś tam meduje się drużyna, która gdzieś tam powiedzmy ma ten budżet taki duży, to Chlebry dwa Głogów, tak? No, to są rezerwy klubu pierwszoligowego, tak? Czy nie wiem, teraz Karkonosze, Jelenia Góra dobrze też stoi, aczkolwiek się potknęła. No tutaj też możemy przywołać Legnickie Pole. Chłopaki, którzy naprawdę fenomenalnie grają w piłkę, tak? Są bardzo dobrą drużyną, ciut lepiej sobie radzą od Kuzi, chociaż też mecze są w kratkę, tak? Jeden teraz też z Odrą Ścinawą grali jak równy z równym, prowadzili 2-0. 2-0 do przerwy. Przegrali 3-4, tak? Więc te realia tej ligi ich pokazuje, ale chociaż my spójrzmy na pierwszy mecz Legnickiego Pola, gdzie przyjechał Apis Jędrzychów. Oni w ogóle, przepraszam, Jędrzychowice, i oni w ogóle nie istnieli na tym boisku. Tak? No tak trzeba przeskok powiedzieć. Jednej ligi, przyjechał zespół z górnej części tabeli, taki topowy, i po prostu fizycznie ich zdominowali, wygrywali 3-0, dopiero gdzieś tam w tej 70. minucie można powiedzieć, że Apis powiedział, dobra, teraz sobie chłopaki chwilę pograjcie w piłkę, ale właśnie to chodzi o tą różnicę poziomu. Brutalne, ale prawdziwe. Tak. No tak, taka jest prawda. Awansowali, okej, fajnie, ale nie oczekujmy, że oni od razu będą wygrywali. Zresztą też przeważnie jak Beniaminek wygrywa wszystko, gdzieś jest w górze tabeli, to on kolejny sezon dołuje, bo już nie jest nowy, każdy go zna. I to jest nieważne jaki to jest poziom rozgrywek, to jest bardzo częsta sytuacja. Piotrze, wspomniałeś o tym, że to na różnych szczeblach rozgrywkowych. Jeszcze o ile... Łatwiejsze jest to do wytłumaczenia w przypadku gdzieś tam klubów z ekstraklasy, klubów, których płaci się pieniądze, tak jak powiedziałeś. Ale ci kibice też przychodząc, kupują karnety, napędzają też jak gdyby kasę klubową, no bo to też tak trzeba powiedzieć, bo jednak przychodząc na trybuny, no ci kibice mają inne trochę wymagania, tak? Ja przychodzę, ja równie dobrze mógłbym iść do kina, wydać te pieniądze z rodziną, czy gdziekolwiek, ale ja chcę je zostawić tu, w swoim klubie. No to ja rozumiem jeszcze, potrafię sobie wytłumaczyć, że tam jest ciśnienie, jest zupełnie inne. Ale tutaj, tak jak powiedziałeś, sport amatorski. Ale przyszedłeś, dałeś ale nie wiem, cokolwiek temu klubowi. Jeśli chodzi o ekstraklasę, idę na mecz, tak, płacę za bilet, wymagam od klubu, powiedzmy, nie wiem, od klubu jak na Zagłębie, chodzę 20 lat i widzę zawodnika, który kompletnie nic siebie nie daje, a on dostaje grube pieniądze, tak, a mu się nawet nie chce podbiec do piłki. No to wiadomo, gdzieś ta frustracja się zbiera, piłka nożna, gra emocji, czy to na trybunach, czy to na boisku, ale no jeżdżę już trochę, nie wiem ile, z 40 tych meczów widziałem niższej ligi, czy to B-klasa, czy czwarta liga, czy okręgówka, nigdy nie widziałem, żeby któryś z zawodników po prostu sobie od tak przyszedł poczłapać. No tak, ja też. Czasem na B-klasie, no wiadomo, że... No sił brakuje, no to wczorajszym no, dokładnie. Czasami może to zmęczenie pojawia się w 10 minucie, tak, wiem po sobie. Ale chodzi mi o to, że oni nawet przez rękawy, ale starają się biegać za czasami cenę. Czasami też prokuruje to no, różnego rodzaju groźne zachowania, typu jakieś tam wślizgi niebezpieczne, ale to też czasami, okej, wynika to z premedytacji, ale są też takie sytuacje, że brakuje sił, jest spóźniona reakcja, i jest groźny faul, ale tak jak mówisz, zupełnie inny odbiór jest tej piłki na niższych szczeblach rozgrywkowych. Dlatego apelujemy do tych kibiców o dystans przede wszystkim. Dobra, bo już tyle to czasu... To samo jeszcze od razu, jak już jesteśmy przy kibicach, tyle czasu rozmawiamy, a to żebyśmy to mieli w jednym miejscu, zwróćmy uwagę, co się wydarzyło w Koskowicach, tak? Dokładnie. Gdzie no, Koskowice przegrali z Gromem, a kibice Koskowic no, tą agresję wyżywali na piłkarze Grom, gdzie Paweł Łopaciński dostał opluty w twarz przez kibica. No to przecież jest jakieś chore. Dla mnie to w ogóle klub powinien zostać ukarany w jakiś sposób za zachowanie kibiców, bo tak jak poznałem, bo byłem już dwa razy w Koskowicach, czy to trenera, czy zawodników,
przesympatyczni ludzie, a tutaj no, też ja się nie spotkałem w ogóle z jakąkolwiek agresją, ja? Jak byłem w tych Koskowicach. I po prostu to, co tam ogólnie iskrzy na linii. Ale to nie, no kurczę, no to znaczy, nie, ja tego nie tłumaczę. Inaczej, tak. Nie byłem na tym meczu, też mnie poruszył ten wpis i Pawła, bo mówię, coraz częściej rasistowskie zachowania. Tak, to mnie bardzo gdzieś tam ruszyło. Wobec dwóch Brazylijczyków, którzy grają w Gromie, no przecież to jest... No, dokładnie, tu bogoducha ogóle... winni chłopcy, tak, przyjechali gdzieś tam z Brazylii. Pewnie też sytuacja życiowa jakaś ich do tego zmusiła, ale to też trzeba powiedzieć jasno, trzeba mieć mnóstwo odwagi, żeby pokonać tyle kilometrów. Przyjeżdżasz do kraju, w którym nie znasz języka. I grasz dla zabawy, myśląc o tym, że pewnie złapiesz jakąś pracę i przy okazji gdzieś tam będziesz łączył przyjemne z pożytecznym. Ktoś tam na ciebie czeka setki, tysiące kilometrów od miejsca, w którym dzisiaj przebywasz. Twoja cała rodzina, zostawiłeś wszystko. I tyle się mówi w tej chwili, tyle się walczy z tym rasizmem. I na takich szczeblach rozgrywkowych no totalny niesmak. Ja nie byłem na tym meczu, ale nie mam podstaw, żeby nie wierzyć, że tam padały takie obelgi rasistowskie. Co do tej sytuacji też z Pawłem Łopacińskim, Pawła znam też trochę i wydaje mi się, że nie miałby... Po co miałby pisać takie rzeczy, że tam zostało pluty czy coś, jeżeli by taka sytuacja nie miała miejsca. Byłem sam kiedyś świadkiem meczu jako kibic. Przyjechałem na mecz Błękitnej Koskowicy z Gromem Gromadzeń Wierowicz, to jeszcze ze 3-4 sezony temu. To doszło do bójki regularnej na trybunach pomiędzy kibicami. Tam nawet dziewczyna ucierpiała wtedy, pamiętam. No jest niesmak. Tym bardziej dziwię się, że klub nie zadbał o to, żeby gdzieś tam pojawiły się służby porządkowe, jakieś, nie wiem, nawet policja, bo dla mnie to jest taki mecz podwyższonego ryzyka. Jeżeli to się działo w trakcie ostatniego meczu, jaki tam grali, bo to trzeba powiedzieć, ostatniego meczu, jaki tam grali, by doszło do bójki, to można było przewidzieć, że trzeba to zgłosić, że może dojść znów do dziwnych sytuacji. No. Na pewno rasistowskie odniesienie do zawodników, no to już jest w ogóle dla mnie tragedia. I ja czekam na to, jak zachowała się sędzia. Czy tam w protokole meczowym znajdą się opisy tych sytuacji, czy sędzia był tego świadkiem, bo jeżeli tak, sytuacja jest jasna, klub zasługuje na karę. Dokładnie, uważam, że właśnie DZPN powinien się zainteresować tym i gdzieś to naprostować, bo jeśli chodzi o sam mecz, no to wiadomo, tutaj nie było żadnych nieporozumień, tylko dokładnie, no Paweł mówił, że podali sobie zawodnicy normalnie ręce na boisku, nie było jakiegoś, za przeproszeniem, chamstwa między jednymi i drugimi, podziękowali sobie za grę, a schodząc do szatni, jakaś taka sytuacja, tak, dlatego, dziwne, że zawodnicy bramek, nie miał, tak, no, strzelił akurat dwie pierwsze bramki w tym meczu i pewnie od razu się naraził, a jeszcze dodatkowo jest i aspekt taki, że który też przenosi się na boiska niższych klas rozgrywkowych. Kibicujcie komu chcecie, ale Paweł jest z Lubina i dobrze to kibice wiedzieli, że tak. Jest z Lubina, a Koskowice wiadomo, że sympatyzują z Miedzią Legnica i przenoszenie tego jak gdyby na ten szczebel rozgrywkowy, a klasy też chora sytuacja, bo mówię, chłopak, który przyjechał grać piłkę, bronić w tym momencie nie barw Zagłębia Lubin, tylko barw Gromu Gromadzeń Wierowieś i nie unosił się z jakimiś tam swoimi upodobaniami ekstraklasowymi, tylko przyjechał grać i on jest poniżany, pluty jakieś inne, tylko dlatego, że mieszka w Lubinie, to też jest w ogóle chora sytuacja, żeby była jasność, w jedną czy w drugą stronę, jeżeli to miałoby miejsce, nie wiem, z kibicem Miedzi pewnie tak samo bym był oburzony, no bo oczywiście, mówię, my no to... apelujemy o tak. Czysty sport na niższych szczeblach rozgrywkowych, tak? A chcecie, to idźcie sobie na trybuny stadionu Zagłębia Miedzi i tam brońcie barw swoich klubów. Wracając jeszcze do przeglądu wyników, Piotr już wspomniał, AKS Strzegom rozbił Stal Chocianów. Widziałem tweeta Wojtka Grzyba, trenera Stali Chocianów, taki trochę rozżalony, że w momencie, kiedy był trenerem Orkana Szczerzykowice, AKS zgłosił prośbę o przełożenie meczu, bo Morawski, czyli motor napędowy AKS-u, nie mógł zagrać w tym spotkaniu. Bez wahania się zgodził, teraz sytuacja w drugą stronę, nie mógł skorzystać z 6 zawodników, AKS kategorycznie odmówił. To też już tam, mówię, kwestia rozmowy między sobą, ale apelujemy o jakąś czystość takich sportowych sytuacji. Górnik z Utoria wygrywa z Karkonoszami Jelenia Góra i to chyba największa niespodzianka tej kolejki. I wygrana Orli Wąsosz. I wygrana, co nas cieszy, Orli Wąsosz w Jeżowie Sudeckim. Lotnik też jest taką drużyną chyba najbardziej nieprzewidywalną, bo to jest właśnie chyba ten zespół, który tak najbardziej w kratkę gra. Wygrana, Górnik? Przegrana. Lotnik. Wygrana, przegrana. Tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy oni załapią, kiedy przegrają, kiedy wygrają. Naprawdę taki... I na pograniczu zawsze grają. Zgadza się.
Bardzo, bardzo też ciekawa sytuacja. O emocjach w Legnickim Polu Piotr wspominał. 2-0 dla Legnickiego Pola do przerwy. Po przerwie hat-trick Grzegorza Lichwy między innymi. No nie jest to rasowy snajper, a popisał się Grzesiek już po raz kolejny bramkami, które dały zwycięstwo drużynie z Legnickiego Pola. A odnośnie Orli Wąsosz, to ten 3 punkty Robert Sobieraj, 89 minuta rzutem na taśmę. Wyczerpali. Udało się. No szkoda Prochowiczanki, która przegrywa w Gryfowie Śląskim. No i chwaliliśmy tydzień temu. Znowu to jest taki wynik, 1-0. Dokładnie, pewnie. Dokładnie. Szkoda, szkoda. Ja życie karne w 90. tego pecha. Nie, nie, nie. Tam, w drugiej połowie padła bramka, bodajże w 70. którejś minucie. Chrobry 2 Głogów pokonuje Spartę Grębocica 2-0, a Apis Jędrzychowice rozbija Spartę Rudna aż 9-1. No tutaj zastanawiam się, czego efektem była aż taka duża różnica bramkowa. Rzućmy okiem szybko na komplet wyników z tej serii spotkań na tablicy. Gry w Gryfów Śląski, Prowiczanka 1-0, AKS Trzegom, Stal Chocianów 5-0, Górnik Złotoryja, Karkonosze, Jelenia Góra 2-0, KS Legnickie Pola Odra, Total Ścinawa 3-4, Kuźnia Jawor, Orkan Szczedrzykowice 0-1, Chrobry 2 Głogów, Sparta Grębocice 2-0, Apis Jędrzychowice, Sparta Rudna 9-1, LZS Lotnik Jeżów Sudecki, Orla Wąsosz 0-1. Ligowa tabela. Na przodzie nic się nie zmienia. 3 kluby z takim samym dorobkiem punktowym. 22 oczka Apisu Jędrzychowice, Chrobrego, 2 Głogów i AKS-u Strzegom. Nasi przedstawiciele. Odra Total Ścinawa 5, Orkan 6, Sparta Grębocice 7, KS Legnickie Pole na 8 miejscu. I Ścisk też w dole tabeli. Drugą połówkę otwiera Rudna, Sparta 9 punktów. Na miejscu 11 Górnik Złotoryja, 13 Stal Chocianów, 14 Kuźnia, Orla Wąsosz 15 i Prowiczanka 16. Nie daj Bóg, żeby tak zakończył się sezon, jak prezentuje się tabela dziś, bo to oznaczałoby, że mielibyśmy 4 spadkowiczów z naszego regionu, jeżeli 4 zespoły by spadały. Więc życzymy tym naszym zespołom, aby szybko odbiły się od tego ligowego dna. Klasa okręgowa i tutaj materiał wideo z pojedynku Gwardii Białołęka z KS Męcika. Mieliśmy okazję być w samej końcówce tego meczu. Do przerwy 3-0 dla Męcinki, po przerwie 2 bramki Gwardii Białołęka. No i jak mówi jeden z zawodników, zabrakło 5 minut. Posłuchajmy obu stron i zobaczmy materiał wideo. Do przerwy jesteśmy drużyną tak przeważającą, że powinno się skończyć nie 3, tylko z 5, a po przerwie przestajemy grać i robimy sobie sami bałagan. Jak do tej pory w każdym meczu? Jak do tej pory faktycznie, no, kochlice, które tam nie daliśmy rady, mecz oddaliśmy praktycznie bez walki, a w każdym innym meczu byliśmy bardzo blisko i wpadliśmy w taki dół, że ciężko było z tego wyjść. No chwała im dzisiaj, że te 3 punkty wywozimy, ale ten mecz do końca dzisiaj to jest przerażające. Druga połowa to jest do wykreślenia i tu nawet nie ma co się oszukiwać. Mówiliśmy sobie w szatni, że ten zespół rok temu bił się gdzieś o 4. ligę, że teraz być może gdzieś uciekło im paru chłopaków, ale te mecze przegrywają na styku. Byliśmy na to uczuleni. Powiem szczerze, byłem zaskoczony pierwszą połową, bo ruszyli na nas niesamowicie. Tą pierwszą połowę żeśmy przespali. No w drugiej, gdzie już zaczęło nam się to wszystko kleić, brakło, powiem, czasu. Brakło nam czasu. Myślę, że 5 minut więcej i byśmy to wyrównali. No nic. Jedziemy dalej. Dół się spiętrza, także każdy mecz o życie. Dla mnie takim... Od początku mówiłem, że Kunice to nie będzie drużyna, która traktowana jako Beniaminek, fajnie by weszli, ale to drużyna, która tam gdzieś przewyższa wszystkich, a pozostali to nie traktował tego przód, tył. Nie ma tutaj. Od drugiego miejsca do końca to jest wszystko, uważam, do jednego worka i trzeba grać i się bić. Może to jest poziom wyżej, zgadza się. Gdzieś te zespoły nawet z końca tabeli potrafią już tą piłką jednak pooperować. Ale dziś myślę, że obnażyła nas tydzień temu Mewa Kunice. Choć w pierwszej połowie 2-1 i gdzieś byliśmy blisko, natomiast też nie chcę się tu tłumaczyć, ale byliśmy tam praktycznie no, z jedną, dwoma zmianami. Gdzieś 2 czerwone kartki, no i gdzieś ten mecz nam uciekł, ale autentycznie Mewa pokazała nam, jak trzeba grać w piłkę. Odetchnął trener Gabryś pewnie, bo to pierwsze zwycięstwo w Białęce. No i też w takich okolicznościach, gdzie prowadzili 3-0, mówił, dobra pierwsza połowa. W drugiej, nie wiem, może zabrakło sił, może mieliśmy też przykład w Lubinie, jak grali w tej końcówce. Gdzieś tam też trochę trener narzekał. To jest zespół, który ja prześledziłem też ich wyniki. Oni, tak jak mówiliśmy w przypadku Kuźni Jawor, oni przez żaden zespół nie zostali zdominowani. No, podkreślał trener Iskra Kochlice, z którą praktycznie nie podjęli walki. Ale jak prześledzilibyśmy wyniki, to oni z każdym przegrywają prawie jedną bramką. Góra, tam były 2 trafienia, to właśnie było z Kochlicami i jeszcze z jednym zespołem.
patrząc też na rozkład, oni bodajże mają już pierwszą czwórkę za sobą i z tymi zespołami przegrywali minimalnie. Ale, tak jak trener powiedział, ta liga jest na tyle wyrównana, że dzisiaj jest taka pierwsza czwórka, a za 2-3 tygodnie może być zupełnie inna. Z tej pierwszej czwórki wylecą wszystkie zespoły poza Mewą Kunicę. I tak trzeba też powiedzieć. No już mieliśmy taką sytuację. Iskra Księgienice, 4 pierwsze mecze, 4 zwycięstwa, 4 kolejne, 4 porażki. I już się plasuje bodajże na 8 miejscu, gdzie cały czas ta Mewa i 2 Iskry były na początku. Nam dominowały w lidze, a teraz, no wiadomo, fantastyczna Mewa Kunice i Górnik Lubin, który gdzieś tam próbuje ją gonić, aczkolwiek te 3 remisy, to jednak ta strata punktowa troszkę jest. Ale pamiętajmy, że tutaj 2 miejsce też daje awans. Dokładnie. Także Górnik Lubin i Mewa Kunice póki co poza zasięgiem ligowych rywali. Wracając do Męcinki, no gdzieś tam muszą popracować na pewno nad czymś, nie wiem, czy to nad koncentracją, czy nad kondycją, bo no wiadomo, tutaj z Górnikiem potrafili w końcówce wyrównać, a tutaj prawie w końcówce stracili to prowadzenie, tak? Fantastyczna pierwsza połowa. Ale gdzieś tam no, trzeba zagrać 2 te połowy, tak, żeby spokojnie sobie wygrać. Gwardia tutaj brawo za nawiązanie walki, bo nie każdy potrafi się podnieść po takim 3-0. Gdzieś tam może też Męcinka stwierdziła, że już 3-0, może oszczędzimy trochę sił, odpuścimy i to gdzieś później, wiadomo jak to jest. No, łatwo odpuścić, a później trudno je złapać z powrotem rytm. Zgadza tak, się. Także nie wiadomo, co bardziej się grało. Wdziela się nerwowość już. Dokładnie, a szczególnie jak już jest to 2-3, to każdy po prostu próbuje się tak skupić, że później właśnie nie wychodzi. To jeszcze, działa w jak sędzia podnosi rękę i pokazuje, że jest 5 minut doliczone, to już wtedy nogi drżą. I to trwa pół godziny w głowie zawodnika. Także i brawa dla Białołęki za nawiązanie walki, i brawa dla Męcinki za dowiezienie tego zwycięstwa do końca. Zgadza się. Na pewno Gwardia też jak na Beniaminka solidnie, na razie 7 punktów. Może to nie jest jakoś super dużo, ale też nie jest mało i trzeba powiedzieć, że chłopcy w piłkę grać potrafią. Analizując wyniki, derby gminy Lubin, Górnik wygrywa z Iskrą Księgienice 4-0. Iskra Kochlice po raz kolejny przegrywa, tym razem z Kaczawą Mielowice 2-1. A Kaczawa jest mocna, trzeba to powiedzieć. Kaczawa Mielowice melduje się w pierwszej trójce. Także, tak jak mówiłem, mieliśmy Mewa, 2 Iskry, teraz mamy Mewę, Górnik i Kaczawę Bieniowice. Także już gdzieś tam, jeszcze tylko w tej czołówce, brakuje nam Konfeksu, który pauzował, ale też już zaczyna wygrywać. Derby gminy Lubin, no, tak troszkę właśnie zapowiadały się dobrze, bo 2 drużyny z górnej części tabeli, ale jednak później się tak trzeba było zorientować, że jednak ta Iskra jest w jakimś tam kryzysie małym. Górnik to wykorzystał, no 4-0. Gdzieś tam ten mecz na styku z Kaczawą, bardzo kontrowersyjny, który im stracił te punkty, no to już mają widać za sobą i pokazują, że to nie był wypadek przy pracy, że oni tak dobrze grali, tylko rzeczywiście idą po swoje. Też już wiadomo, z każdej strony dochodzą słuchy, że Mariusz Lewandowski coraz bliżej, coraz bliżej Górnika Lubin. To powiem szczerze, że takiego nazwiska w niższych ligach nie było, znaczy inaczej, takiego zawodnika na pewno z takim CV nie było. Ja powiem szczerze, bym prześledził, to nie wiem, czy był w Ekstraklasie taki zawodnik. Mówię szczerze, bo zdobywca Pucharu UEFA, 9 sezonów chyba w Szachtarze Donieck, to dzisiaj z takim CV zawodnika nie ma w Ekstraklasie. Nie ma. Chyba nie było zdobywcy Pucharu UEFA, czy tam zwycięzcy Ligi Mistrzów. I wybitny reprezentant Polski, 66 spotkań. Dokładnie. Także na pewno będzie to z mentalnością miało dużo wspólnego. A już też widać było, trenował z drużyną, także coś jest na rzeczy. Już widzę coraz więcej tych byłych piłkarzy sobie grał na tym szczeblu amatorskim. Gdzieś widziałem w niższych ligach w swoim okręgu Irek Jeleńkopie. Także tutaj... No, dodajmy, że Wojtek Grzyb wrócił, tak? Na blisku. Tak. Legenda Ruchu Chorzów. 303 mecze chyba w Ekstraklasie rozegrane. Także tutaj stali Chocianów. Co niedługo więcej osób będzie chodziło na okręgówkę. No tak. Niż na Ekstraklasy. No na pewno to, co wspominaliśmy. Ta okręgówka będzie ciekawa i taka rzeczywiście jest. Jeszcze z tych takich ciekawszych wyników Zamet Przemków, co jeszcze nie wiemy, co się z nim stanie, ale...
No, sportowo bardzo słabo, z Płomieniem Radwanice 4-0 i Pogoń Góra znowu porażka. No i ja jeszcze dodam, chyba najbardziej zacięty mecz tego weekendu, Zawisza Serby, Odra Chobienia. Zawisza przegrywał do przerwy 0-2, jeśli dobrze wyczytałem. I co więcej, od 40 minuty grał w dziesiątkę i wygrał 3-2 w drugiej połowie, zdobywając 3 bramki, więc to chyba taki mecz, obrócony wynik w takich okolicznościach. Nie znam dokładnie szczegółów, patrzyłem... Położenie tego serca na boisku i... Dokładnie, ono biło, bije chyba jeszcze do teraz. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań klasy okręgowej. Zawisza Serby, Odra Chobienia 3-2, Zamet Przemków Płomień Radwanice 0-4, ZZPD Górnik Lubin Iskra Księgienice 4-0, Iskra Kochlice, Kaczawa Bieniowice 1-2, Zryw Kłębanowice, Mewa Kunice 0-3. No, ciekawe jak będzie w pucharze między tymi zespołami. Przyszłość Prusice, Pogoń Góra 3-0, Gwardia Białęka, KS Męcinka 2-3. Tak, dobrze, bo Zryw będzie grał z Mewą, czy Kaczawa z Mewą? Nie pamiętam. Też tak, że... Mewa Kunice na prowadzeniu 21 oczek, Górnik Lubin jeden mecz rozegrany, więcej punktów 18, na najniższym stopniu podium. To, co, o czym mówił Piotr, Kaczawa Bieniowice, ale tyle samo punktów Iskra Kochlice po 15 oczek. Tą część ligowej tabeli zamyka Zryw Kłębanowice 11 punktów, drugą otwiera Płomień Radwanice 8, a ligową tabelę zamykają Zamet Przemków, Odra Chobienia, KS Męcinka i Pogoń Góra. Te kluby po 4 oczka. My przenosimy się do pierwszej grupy Legnicy A-Klasy. Tutaj mamy dla Państwa aż 4 materiały. To jest grupa, która dziś dominuje w naszym programie. No i na sam początek lider z Buczyny, który u siebie podejmował Spartę Przedmoście. Ja mówiłem, że spodziewamy się ciekawego spotkania. Byłem ciekaw, jak zaprezentuje się Sparta, która dobrze wchodziła w ten sezon, jak na Beniaminka. No i byłem ciekaw, czy sprawi problemy Zadziorowi. Zadzior wygrał 4-1, ale też i Sparta w drugiej połowie miała swoje okazje. Posłuchajmy obu trenerów. Rywal właściwie grał tylko z przypadku, tak? Natomiast z pełnym szacunkiem dla rywala, bo postawili trudne warunki. Natomiast no, my dzisiaj jesteśmy w takiej formie, że po prostu no, wygraliśmy, bo nam się to należało i chcieliśmy wygrać i dążymy do zwycięstwa. I jakby, no nie wiem, no mi trudno nawet zahamować tą drużynę. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom zwycięstwa, bo uważam, że wygrali zasłużenie. Przede wszystkim zagrali twardo i zdecydowanie, czego nam brakowało. Niestety błędy, nasze własne błędy spowodowały to, że w 12 minucie tracimy bramkę, gdzie wypuszcza bramkarz piłkę z rzutu wolnego pod nogi przeciwnika i do puste jest 1-0. Później złe wybicie, strzał 2-0, nieporozumienie przy trzeciej bramce, bramkarz zagrywa do obrońcy, traci piłkę, strzela bramkę z 5 metrów do pustej bramki, także 3 bramki oddajemy gospodarzom i po prostu ułożyliśmy im mecz. Trzeba przyznać, że gospodarze grali piłkę bardzo taką solidną, nie patyczkowali się w obronie, bardzo fajnie w przodzie grał ich zawodnik, o ile się nie mylę, chyba Jurak. Cieszymy się, chłopcy czerpią maksymalną radość z każdego zwycięstwa. Dzisiaj idziemy, będzie grill, cieszymy się z tego i dzisiaj zajmujemy się meczem dzisiejszym. Natomiast Jerzmanowa będzie, to będzie kolejny przystanek jakby w naszej grze. Uważam, że stać nas na więcej. No, nie ma powodów do narzekania, ale w każdym meczu staramy się wygrać. Niestety dzisiaj... Zadzior Buczyna, lider. No za tydzień mecz z Sokołem Jerzmanowa i Sokół gdzieś tam już ma na razie te 4 punkty straty. Jak chce gonić i żeby na półmetku ta strata nie była za duża, no to trzeba myśleć o zwycięstwie u siebie. No ale Zadzior jest na fali, mówił o tym trener Jurak, że oni są w takiej dyspozycji, że nie wie, jak w ogóle, jakby chciał wyhamować tych chłopaków, to nie wie jak. Oni po prostu są w takim gazie, oni wychodzą po swoje, oni są pewni swego. No i oni walczą w każdym meczu o 3 punkty i każdego rywala na razie pokonują. Na pewno też rozmawialiśmy o tym, że Wojtek Jurak to jest duża wartość dodana, on znowu strzelił 2 bramki. On może, nie wiem, stać 10 minut w miejscu i nagle rusza. Ten chłopak ma fajny instynkt strzelecki i samozachowawczy na boisku. On potrafi się odnaleźć, on dysponuje dobrym uderzeniem, dobrze ułożoną nogą. No i pokazał, że i techniką użytkową fajną, bo mówię, gdzieś tam przez chwilkę był niewidoczny, nagle zabrał się raz z piłką, nie wiadomo kiedy, sytuacja stuprocentowa. Za chwilę gdzieś się znalazł w drugiej sytuacji, lob nad bramkarzem, bramka, która ustawiła mecz, można powiedzieć.
No i jak gdyby tego chyba klocka w tej układance brakowało. Wojtek wniósł dużo, fajnie się wpasował w ten zespół, no i mamy efekty. Zadzior dzisiaj jest liderem i nieprzypadkowym, Piotrek. Dużo z tych zespołów, które właśnie fajnie gdzieś grają w piłkę, a nie mają tego ostatniego ogniwa, który będzie te akcje wykańczał, jak chociażby Albatros Jaśkowice, tak, który fajnie gra w piłkę, a nie mają jak wykańczać tych sytuacji. Tutaj Wojtek Jurak jest takim ogniwem i te bramki strzela, Zadzior z tego korzysta i oczywiście z tym kompletem punktów przewodzi w tej tabeli. Mecz z Sokołem może być, no też na pewno Sokół będzie podrażniony, tak? Remis, porażka. Także teraz na pewno wszystkie siły rzucą na to, żeby gdzieś tam z Zadziorem nawiązać tą walkę, bo jeżeli teraz Zadzior wygra z nimi, to oczywiście Zadzior skoczy już na taką ilość punktów, że Sokół może mieć problem, bo jeżeli Zadzior będzie dalej wszystko wygrywał, to później ich przeskoczyć w tabeli będzie bardzo ciężko. Sokół spadł teraz na trzecie miejsce w ligowej tabeli, także już muszą gdzieś tam myśleć o tym właśnie, żeby jak najbardziej się zmobilizować na mecz z Zadziorem i na pewno będzie to fantastyczne spotkanie. Też plusem będzie to, że będzie rozgrywane w Jerzmanowej, bo wiadomo, ta murawa tam dużo lepiej wygląda, będzie na pewno ciekawszy mecz. No dokładnie, bo trener też Ireneusz Przybylski, trener Sparty Przedmoście, no, zwrócił uwagę na ten aspekt boiska w Buczynie. No faktycznie, no ja obiektywnie powiem, zespół fajny, ale boisko fatalne, można powiedzieć. Boisko ma... I to trzeba powiedzieć jasno, no, w B-klasie teraz trzeba szukać takich boisk, to bez żadnej urazy, ale jak dochodziło gdzieś tam w kuluarach były rozmowy, słyszałem, że jest już temat klepnięty, jak to się mówi przysłowiowo, na stole podpisany, że to boisko będzie remontowane jeszcze możliwe, że w tym sezonie, więc czekamy, na pewno czekamy, no bo jeśli tak zespół będzie grał, no to jeżeli chce zagrać na boiska klasy okręgowej, no to z takim boiskiem nie ma nawet najmniejszych szans. Co do Sparty Przedmoście, szczególnie z perspektywy drugiej połowy. Fajnie zespół się zaprezentował, też kilka sytuacji stworzył, ale na tej ciężkiej płycie, nawet wychodząc sam na sam, to chyba najlepszy snajper miałby, powiem szczerze, drżące nogi, no bo ta piłka tak odskakiwała, że czysto w nią trafić było dramatycznie. No ja pamiętam, jak byłem na meczu z Łodzią Szklary Górne, to właśnie podopieczni trenera Turkowskiego, no nie mogli skonstruować normalnie akcji, bo cały czas gdzieś ta piłka skakała, a tak jak właśnie wspominałem, no Zadzior trenuje na tym boisku, gra na tym boisku i wiedzą, jak się... Wiedzą, obok której kępy zagrać dokładnie i też może gdzieś tam bardziej górą grają, tak? Także po prostu no, mają sposób na swoje boisko, a potrafią się też dostosować, wiadomo, jak grają na dobrej murawie w innej miejscowości, to też wtedy jeszcze lepiej potrafią grać tą piłkę, bo nie muszą kombinować jak u siebie. Także no, jeżeli naprawdę to boisko im wyremontują, no to będzie bardzo sympatycznie, bo zasługują na to. Gdzieś tam rozmawiając, coś mi się jeszcze urodziło, to pytanie teraz, to trochę takim wyznacznikiem będzie ten mecz w Jerzmanowej, bo tam dobra płyta. No i pytanie, no bo tak, Unia też grała Szklary w Buczynie, czyli przyszła runda, no to jest mecz w Szklarach. No i teraz zobaczymy, jak Zadzior będzie radził sobie na tak dobrej płycie z dobrym rywalem. Czy to jest po prostu żadna przeszkoda? Jak pokonają tego rywala, no to nie pozostawią chyba żadnych złudzeń, kto tutaj jest faworytem. No a jak przegrają, no to zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze oczywiście może być podział punktów. Dokładnie. Kolejne spotkanie, ostatnie już przed przerwą. Fotorelacja. Wiktoria Borek, Sokół Jerzmanowa. Fotorelacja dzięki uprzejmości pana prezesa Tomasza Jankowskiego, prezesa Wiktorii Borek. Jak się tylko odezwałem, że potrzeba by była zdjęć, to... Jeszcze nie zdążyłem skończyć zdania, już było tak, oczywiście wysyłam, proszę podesłać mi maila. Więc bardzo dziękuję panie Tomaszu za taką otwartość i liczymy na dalszą współpracę. Poproszę o materiał zdjęciowy.
Oczywiście też skorzystam z jak gdyby relacji pana prezesa. Myślę, że jest ona adekwatna, bo też zasięgnąłem opinii gdzieś z innego źródła. Niewątpliwie szybko zdobyta, bo już w 10 minucie bramka dla gospodarzy miała wpływ na losy tego meczu. Mecz był bardzo wyrównany. Pierwsza połowa ze wskazaniem lekkim na Wiktorię Borek. Drużyna Sokoła robiła co mogła, jednak ich ataki skutecznie były stopowane. Jeszcze przed przerwą miejscowym udało się podwyższyć wynik na 2-0. Początek drugiej połowy to dość mocna dominacja Sokoła, co w rezultacie daje tej drużynie bramkę kontaktową. Jednak odpowiedź miejscowych była natychmiastowa. Paweł Chrupcała strzela gola wyjątkowej Rody bezpośrednio ze wznowienia z połowy boiska, po wznowienie po straconej bramce, więc to też trzeba mieć gdzieś tam, jak to można powiedzieć, zaufanie do własnych umiejętności, no bo z połowy, jak to mówią, no nie jest tak łatwo trafić w światło bramki. No i tak szybka odpowiedź podcięła już skrzydła graczom z Jerzmanowej. Nacieranie na bramkę Wiktorii zaczęło przypominać troszeczkę bicie, przysłowiowe bicie głową w mur. No i Sokół nadział się na jedną z kontr, 4-1. W końcówce meczu Sokół strzela jeszcze bramkę na 4-2, ale czasu zabrakło już na cokolwiek. No i w opinii obserwatorów, no i z tego co wiem też i nawet zawodników Sokoła, zasłużenie. Wiktoria wygrywa, no i Wiktoria jak na Beniaminka też, proszę bardzo, potrafi napsuć krwi nawet i faworytom. Właśnie też wspominałem, że oni tak troszkę słabiej zaczęli ten sezon niż Unia, bo razem awansowali, gdzie łeb w łeb szli i walczyli o ten awans. Tam jeden punkt chyba zauważył, że Unia była pierwsza w tabeli w tamtym sezonie. Też Wiktoria miała cięższy ten początek, bo grali bodajże i z Zadziorem, i z tymi lepszymi zespołami, ale teraz Sokół Jerzmanowa przyjechał, który ma apetyt na awans do klasy okręgowej, a tutaj proszę bardzo, Wiktoria Borek się im ładnie przedstawiła. Dokładnie, 13 punktów bramki Wiktoria ma w tym momencie w ligowej stawce. Także naprawdę fajnie sobie radzą. Po takim zwycięstwie z takim zespołem jak Sokół Jerzmanowa mogą się troszkę podbudować i gdzieś tam się do tej walki o tą czołówkę włączyć. Wiadomo, tam Zadzior na pewno łatwo miejsca nikomu już nie odda, ale no, tak jak mówisz, no, trzeba czekać na ten mecz w następnym tygodniu, bo na pewno będzie warty uwagi. No dokładnie. Zanim przejdziemy do kolejnego spotkania z tej pierwszej grupy legnickiej A-klasy, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Witamy Państwa po krótkiej przerwie i zapraszamy do oglądnięcia drugiej części dzisiejszego programu Piłkarskiej Niższej Ligi, a mniej wracamy do tego, co działo się na boiskach pierwszej grupy legnickiej A-klasy. No i tutaj kolejne spotkanie. Dragon Jaczów, który gdzieś tam ostatnio formą, jak to mówią, nie grzeszył, zmierzył się z Mieszkiem Ruszowice. Mieszko, który wręcz przeciwnie, na drugim biegunie był na najniższym stopniu podium, ale to podopieczni Tomasza Muchy zwyciężyli i to zdecydowanie. 6-0. Z trenerami rozmawialiśmy tuż przed końcem spotkania, na 5 minut przed końcowym gwizdkiem. Posłuchajmy wypowiedzi. No, wynik jest wysoki, ale ta nasza gra to jest minimum tego, co powinniśmy prezentować. I mimo, że wygrywamy wysoko, to nie jestem zadowolony i chłopaki to wiedzą w szatni, to powiedziałem, bo powinno to inaczej wyglądać, jeśli chodzi o piłkarskie nasze zachowania. No, a wynik cieszy, bo dla nas to teraz zwycięstwo to naprawdę to jest duża rzecz. I tylko na razie tyle. No, myślę, że to już tak się skończy. Nie będzie większej historii w tym meczu. I, no i można być zadowolony, bo pozytywów to musimy szukać wszędzie i w każdej sytuacji. To jest A-klasa i wszystko opiera się na tym, żeby ci chłopcy, ten pełen skład był na meczu. Także no, dzisiaj nie mieliśmy za bardzo żadnego pola manewru, praktycznie nikogo na rezerwie. No, ci, co przyszli, po prostu no, tą pierwszą połowę, ja bym chciał o niej zapomnieć, bo to była najsłabsza połowa, jaką kiedykolwiek widziałem, żeśmy rozegrali. Tutaj druga połowa jest naprawdę już wyrównana.
aczkolwiek no, przeciwnik, co ma sytuację, to wpada, u nas cały czas czegoś brakuje. Wiem, że tam gdzieś padały słowa, że coś się źle dzieje w klubie. Nie, no nic specjalnego się nie dzieje w klubie, jeżeli chodzi o klub. Bo jeżeli chodzi o drużynę, atmosferę, to wiadomo, że jak się przegrywa, jest, byliśmy gdzieś tam faworytem tej ligi i nie idzie, no to nie jest łatwo. Tutaj się dopiero poznaje klasa zawodników, gdzieś zespołu, czy potrafimy wyjść z tej sytuacji. No, na tą chwilę można powiedzieć, że przegraliśmy ten sezon. Byliśmy faworytem, ale brakowało nam w zeszłych sezonach ambicji, woli walki, żeby awansować, bo tylko przez to przegrywaliśmy. Graliśmy, uważam, dobrą piłkę, byliśmy gdzieś tam blisko awansu, brakowało chęci, takiej motywacji. A teraz niestety po drugim meczu z Buczyną pękło to. Przegraliśmy tutaj 3-2 w niesprawiedliwy sposób. Oczywiście nie usprawiedliwiam się, bo gramy bardzo słabo w tej sezonie, ale pierwszy raz mi się zdarzyło stracić bramkę bezpośrednio z rzutu z autu i to wyglądało właśnie z Buczyną. I gdzieś tu pękło, po tym te ambicje już całkowicie uleciały. Patrząc na ten początek sezonu, to on był dosyć obiecujący. Gdzieś te apetyty były pobudzone trochę przed tym spotkaniem? No my chcemy zawsze grać co tydzień o zwycięstwo. A co będzie dalej, to dopiero na wiosnę będziemy patrzeć. Muszę powiedzieć obiektywnie, to nie mamy szans na awans. Będziemy grali oczywiście w każdym meczu o zwycięstwo i wszystko się może zdarzyć, ale powiem szczerze, że dla mnie to już jest taka perspektywa, oddaliła się bardzo mocno. My to wiemy, na czym stoimy, wiemy, jakie mieliśmy rozmowy między sobą, co się wydarzy w trakcie rundy, czy będziemy grali o awans, czy po prostu podejdziemy do tego tak, jak podchodzimy. Nie wiem, co będzie dalej, jeżeli chodzi o nasz zespół, o naszą sytuację kadrową, ale myślę, że teraz to musimy się odbudować, żebyśmy zaczęli wrócili na swoje tory, niż patrzyli na drugie miejsce, bo na razie to naprawdę dobrze nie wygląda. No też ktoś mógłby powiedzieć, że trenerowi chyba nie wypada mówić, że zespół nie ma szans na awans, no ale no co, trzeba być realistą. No, trenerowi zależy jak najlepszych wynikach i trener, tak jak mówi, zdaje sobie z tego sprawę, że dla nich teraz najważniejsza jest stabilizacja i to, żeby uporządkować i wrócić do tego, co grać potrafią niewątpliwie, no bo to potrafili grać w tamtym sezonie, w tym się wzmocnili i coś na razie nie idzie. No może potrzeba czasu. No szkoda trochę tego Dragona, no ale patrząc też, kto jest na miejscach czołowych, Zadzior, Buczyna, Uniarz Klary i Sokół Jerzmanowa, no to pytanie też jest, nasuwa się jasne. No ja mówię, że szkoda, no ale pytanie na dzień dzisiejszy, jakbym miał powiedzieć, od którego z tych zespołów jest lepszy Dragon, no to złapałbym powietrze w usta i ciężko cokolwiek powiedzieć. No, liga jest, wydawała się do zdominowania, a tak naprawdę jest bardziej chyba wyrównana niż w poprzednich sezonach. Ta akurat grupa A-klasy. No tak jak mówię, no 6-0, no, a Mieszko, no dla jednych można by było powiedzieć, że wynik zaskakujący, no bo nawet Piotrek, rozmawialiśmy o tym. Trzeci zespół grał z zespołem, który miał dotąd 4 punkty, no ale też trzeba sprawdzić prawdzie w oczy. Mieszko w terminarzu jeszcze nie rozegrał spotkania na dzień dzisiejszy z zespołem z pierwszej piątki, tak? No to też dopiero pokaże, gdzie jest miejsce tej drużyny w ligowej stawce. Mieszko, no to wypadek przy pracy czy nie, to zobaczymy, tak jak wspomniałeś, jeśli zagrają z kimś lepszym. Trener Jaczowa, no tutaj ciekawy jestem, jak to wyglądało, skoro on mówi, że 6-0, to gra się nie kleiła. Widocznie wymaga czegoś więcej od swoich podopiecznych. No też tak, no rzeczywiście może gdzieś tam realizm, tak, że mówi, że ten awans im się w tym sezonie raczej nie trafi, bo Zadzior bardzo mocny jest. Póki co to on dominuje ligę bez porażki, a Unia i Sokół, no to są drużyny z dużymi apetytami i z dobrymi zawodnikami, tak. Tu w Unii, no to już w tamtym tygodniu mówiliśmy, kto gra, nie będziemy powtarzać, ale też wpasowuje nam się tutaj w tych zawodników ekstraklasowych, co... Dokładnie. Co kontynuują swoją karierę, chociaż trochę w innej odmianie, bo Olek Ptach, no jakby stał na bramce, to było inaczej. On w polu sobie biega, to tak jakby, nie wiem, Wojtek Grzyb stanął na bramce. No tak. Stali i o co tu chodzi? Także nie, jeśli Dragon będzie chciał powalczyć, to myślę, że gdzieś tam może o tą pierwszą piątkę, przynajmniej tak jak jest teraz. A Mieszko fajnie zaczął sezon, fajnie popunktował i też dzięki temu będzie im łatwiej w dalszej części sezonu, bo tych punktów nazbierali i nie muszą się martwić, jak to będzie dalej wyglądało. Też bardzo, bardzo fajnie gra i warto to zauważyć, LZS-u Staszów. Pierw 3 porażki,
gdzie tam mówiliśmy, że Starką Trzebnicą zamykają tabelę, a teraz piąte zwycięstwo z rzędu, 7-1 i idą w górę, także tutaj może... Galopują wręcz. Galopują, właśnie, może w miejsce Dragona Jaczów oni się tak trochę wstrzeli. Kto wie, czy oni gdzieś tam zaraz... Ukradli im talent w kosmicznym meczu. No, mają już jeden punkt straty do czwartego Mieszko Ruszowice, no do podium w tej chwili jest cztery oczka, więc to też nie jest jeszcze. Właśnie tutaj ten mecz z Arką Trzebnica był ich takim motorem napędowym i może przyjście bramkarza z Huty Przemków, także... Huta nie wzmocniła zametów, wzmocniła ZS Staszów i idzie w górę. No właśnie, ale też odbiła się trochę Arka Trzebnica, trzeba powiedzieć, bo też ten pierwsze pięć spotkań, bodajże to było pięć porażek, jeśli dobrze pamiętam. No a teraz trzeci mecz bez porażki, co więcej, drugie zwycięstwo w tym sezonie nad Koroną Czernina. Tam byliśmy w pierwszej połowie, rozmawialiśmy z trenerami w przerwie. Arka ostatecznie, rozmawialiśmy przy wyniku 2-1 dla Arki Trzebnica, ostatecznie ten mecz zakończył się zwycięstwem właśnie miejscowych, ale stosunkiem 3-2. Posłuchajmy trenerów, co mieli do powiedzenia w przerwie tego pojedynku. Wyglądamy lepiej. Chłopaki dobrze wyglądają. Z tyłu był jeden błąd, który zadecydował, że bramka wpadła. Trudno. Chłopaki mają tutaj. Dwie strzeliliśmy, to najważniejsze. Mamy jeszcze dużo sytuacji i liczę na bramki w drugiej połowie. Będziemy starać się tak samo. Nie cofniemy się, bo to jest A klasa to jest taka niska liga, także nie ma co się cofać. Będziemy dalej dążyć, żeby strzelić bramkę, bo jedną bramką w takiej lidze to się nie wygrywa meczu. Musi być co najmniej dwie bramki przewagi, trzy bramki przewagi, wtedy można spokojnie tą piłką porozgrywać. Boisko to atut tylko wyłącznie Arki Trzebnica dzisiaj. My w nieco okrojonym składzie, ale mecz jest jeszcze otwarty. Tu widzieliśmy sytuację i po naszej stronie, i po Arki. Arka strzeliła dwie, my jedną. Myślę, że druga połowa otworzy nieco więcej wyniku. No właśnie, jak trzeba zagrać w tej drugiej połowie, aby myśleć o tym, żeby wywieźć stąd punkty? Myślę, że chłopcy powinni się trochę obudzić, bo jakoś, nie wiem, chyba nie wyszliśmy z busa, ale myślę, że te 15 minut da nam trochę do myślenia i zagramy to, co powinniśmy grać. Byłem ze Zbyszkiem od samego początku, tak jakby pomagałem mu. On był pierwszym trenerem, ja mu pomagałem, bo on ma drugą drużynę, też ciężko mu było się rozdwoić. Słabo byliśmy przygotowani w sumie, nie mieliśmy sparingu, nie rozegraliśmy, nie mieliśmy treningów, każdy był na wakacjach, także dlatego spodziewałem się, że te pierwsze mecze będzie ciężko, zabrakło nam tchu trochę, ale teraz jest coraz lepiej, trenujemy, już chłopaki się zbierają, po 12-13 jest na treningach, zmobilizowało ich to trochę, że jestem trenerem, tak mi mówią. Chcą fajnych treningów, staram się robić, staram się, żeby to w miarę wyglądało. No i co? Chcemy iść jak najwyżej. No nie wiem, jak nam się uda. Na pewno nie uda nam się być pierwszym ani drugim, ale będziemy starać się coraz lepiej startować i w przyszłej rundzie dwóch, trzech chłopaków mamy już doklepanych, także pomogą nam w następnej rundzie. Wystartowaliśmy źle wystartowaliśmy, ale myślę, że to z biegiem jakby rozgrywek, gdzieś nabiera tempa. Te remisy, to takie w końcówkach spotkania, no przeważaliśmy i nie udało się jednak wygrywać i zdobywać trzech punktów, ale mamy cel jeden, ogrywać jak najwięcej młodzieży i to się udaje. No tak jak powiedzieliśmy, Arka Trzebnica odbiła się od ligowego dna. Z funkcji trenera wiem, że zrezygnował Zbigniew Grzybowski. Ciężko, tak jak słyszeliśmy Damiana Podziewskiego, było mu pogodzić pracę w dwóch klubach. No Damian to też zawodnik doświadczony, grał ostatnio w Stali Chocianów. Pewnie ma coś ciekawego do przekazania chłopakom. Będzie na miejscu cały czas z drużyną, tak jak słyszeliśmy, dwóch zawodników, posłowie. No wiadomo, od tego posłowia do jeszcze czynów jeszcze trochę jest czasu, bo to różnie można się jeszcze rozmyślić, ale miejmy nadzieję, że... Znaczy, w jakich okolicznościach zostali klepnięci. Tak, dokładnie. No i też mówił Damian, że jeszcze wracają zawodnicy po kontuzjach, którzy mecz oglądali też jak gdyby z perspektywy trybun. No i... Z tego, co mówił, wszystko zmierza ku dobremu. No, na razie w ostatnich trzech spotkaniach 7 punktów, no to jak gdyby potwierdza jego słowa. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej.
Zobaczymy przede wszystkim, czy to nie jest efekt nowej miotły, tak? No tak, tak, dokładnie. Odkąd odszedł trener Grzybowski. Ale to właśnie już trener Zbyszek mówił, jeszcze zanim nie zrezygnował, że właśnie on czeka, aż ten trzon tej Arki będzie taki, że nie będzie musiał na każdy mecz wychodzić innym składem, bo to się mija z celem, tak? Skoro zawodnicy nigdy się ze sobą nie zgrają, bo co tydzień gra ktoś inny. A tutaj już ten skład się stabilizuje, wracają te najważniejsze ogniwa. Też wtedy pamiętam, z Ostaszowem na meczu właśnie Damiana nie było. Także też dużo osłabiania, no bo jednak jest to zawodnik, który też grać potrafi. A teraz jeszcze wziął się za to trenowanie, także miejmy nadzieję, że ta Arka już jak się odbiła, to niech idzie dalej. A Korona, jak zawsze, to możemy pochwalić ich za to promowanie młodzieży, bo nie robią żadnych Dokładnie. Transferów, zawsze swoimi wychowankami. Także duże brawa i na pewno Korona też może o awans nie będzie walczyć, ale gdzieś tam w środku tabeli, myślę, zakończy rozgrywki. Zgadza się. No to przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Kalina Sobin, Łagoszowia, Łagoszów 7-1, Fortuna Obora, LZS Ostaszów 1-7, Wiktoria Borek, Sokół Jerzmanowa 4-2, Zadzior Buczyna, Sparta Przedmoście 4-1, Arka Trzeblice, Korona Czernina 3-2, Uniaż Klary Górne, Orzeł Czerna 6-2, Kolejarz Miłkowice, Wiktoria Siciny 4-0, Dragon Jaczów, Mieszko Ruszowice 6-0. Ligowa tabela, Zadzior Buczyna na miejscu pierwszym, 24 punkty i tych punktów 5 przewagi, przepraszam, ja cały czas mówiłem, że to 4 punkty chyba przewagi. Ale jest 5 punktów przewagi nad Unią Szklary Górne i Sokołem Jerzmanowa. Mieszko Ruszowice na czwartym miejscu, 15 oczek. Tą część ligowej stawki zamyka Wiktoria Borek. Punktów 13, miejsce 8. Druga część ligowej stawki, Kolejarz Miłkowice na miejscu 9, a na samym dole na razie zerowy dorobek punktowy Łagoszowi. Niewiele lepsza sytuacja Wiktorii Siciny, 2 oczka, no bo już tak jak patrzymy, no to Fortuna Obora, Arka Trzebnice i Dragon Jaczów tych punktów po 7, więc już ta strata robi się, no i zaczyna ta widmo gdzieś tam spadku powoli się pojawiać już tak dosyć szybko w ósmej kolejce. Czasu jeszcze sporo, więc zobaczymy, jak to wszystko się będzie dalej rozwijało. My króciutko porozmawiamy sobie o tych dwóch pozostałych grupach A-klasy. Niestety nie dane nam było gdzieś tutaj w tym tygodniu zebrać materiałów. Ja sobie zakreśliłem w tej drugiej grupie legnickiej A-klasy 3 mecze. Oczywiście już pomijamy to spotkanie Błękitnych Koskowice z Gromem Gromadzeń. Już sporo czasu poświęciliśmy na ten mecz. Albatros Jaśkowice, Czarni Dziewin. Mówimy, że temu Albatrosowi ciągle czegoś tam brakuje. I teraz taki istny roller coaster w Jaśkowicach. Przyjechali Czarni Dziewin, zespół, który wiemy dysponuje dużą siłą, który ma duży i ogromny potencjał, można powiedzieć, jak na warunki A-klasowe. No i wszystko po początkowej fazie tego meczu wskazywało na to, że faworyt wyjedzie z pewnym zwycięstwem, bo Czarni prowadzili po 16 minutach 2-0. No ale Albatros tym bardziej u siebie, podrażniony, rzucił się do odrabiania strat i do przerwy było 3-2. W końcówce gdzieś tam Albatros jeszcze z tego opisu meczu ze strony Albatrosa wynika, że to jeszcze Albatros starał się dokręcić śrubę. Atakował. Przyjezdni trochę się cofnęli. No i sytuacja, w której gospodarze tracą zawodnika za 2 żółte kartki. No i ostatnim tchnieniem Czarni rzucili się z kontrą do odrabiania strat i udało się w końcówce strzelić bramkę, bodajże na 3 minuty przed końcem spotkania 3-3. Jak mówił Rafał Kanasiuk, w końcówce w doliczonym czasie mieli jeszcze 2 sytuacje, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Tak się nie stało, no ale patrząc na to, że odrabiali dwubramkową stratę, trzeba chyba szanować ten remis. Na pewno trzeba szanować, każdy punkt trzeba szanować, szczególnie jak się nie, seryjnie nie wygrywa, tak? To później każdy punkt jest na wagę zwycięstwa. No jest kłopot z tym Albatrosem, bo wszyscy, kogo się nie zapyta, bo chyba jeszcze nie mieliśmy przyjemności być w tym sezonie na meczu Albatrosa. Jeśli ja byłem z Unią Miłoradzice, jak wygrali tak. 4-2 chyba. Tak, to trzecia kolejka. Na jednym meczu byliśmy w każdym razie. Ale kogo nie pytamy o opis meczu z Albatrosem, to słyszymy, że to drużyna dobrze grająca piłką, która często dominuje spotkania, a później patrzymy na wyniki i się zastanawiamy, czy na pewno
mówimy o tej samej drużynie, tak? Czarni no, zrobili niespodziankę, wygrywając z Gromem. Teraz 3-3 zaś z Albatrosem zremisowali. Też można więc, byłoby to tak rozrysować. Tak, więc tutaj jakoś tak no, zaburzają nam tą logikę, tak? Bo jednak albo drużyna jest dobra, albo nie. A to są dwie dobre drużyny, które po prostu gdzieś mają, gdzieś im czegoś po prostu brakuje, tak? Gdzieś tam muszą ten problem zdiagnozować, żeby te mecze zacząć wygrywać, bo przeplatają na razie, tak? Remisy, porażki, zwycięstwa, więc na pewno gdzieś tam no, ciężko będzie im się zadomowić w górze tabeli, jeżeli dalej będą takie, no po prostu granie w kratkę. A jeszcze jeden mecz, na którym byłem, Albatrosa, Sparta Parszowice. 2-1 bodajże i tam też no, dojrzeli skrzyło w końcówce, to faktycznie trener Terpiłowski mówił, że do przerwy powinni załatwić mecz, mieli 3 setki przy 0-0, nie strzelili żadnej. Drugie spotkanie, które dziś sobie zakreśliłem, Bazalt Piotrowice, Unia Miłoradice. Unia już też jak gdyby pnie się w górę tej ligowej stawki, systematycznie no, zaczyna wygrywać. Od tego meczu z Dąbem, co 4-0 wygrywa. Tak. A znowu Bazalt troszeczkę w odwrocie, bo wiemy, że Bazalt długo był wiceliderem. Jeszcze nie tak dawno, 2 kolejki temu bodajże. No i to trzecie spotkanie, to niewątpliwie Kaczawa 2, Bieniowice, KS Kłopotów Osiek, 1-7. No i Kłopotów jest już wiceliderem. I to właśnie po meczu z Bazaltem, tak, złapali chyba wiatr w żagle. Trener Kotlarz miał dużą część zawodników do dyspozycji i rzeczywiście to co w tamtym tygodniu wspominał, jeżeli on ma skład, on ma z kogo wybierać, to KS Kłopotów jest silny i widzimy, że na pewno tak jest. Na Unia Miłoradzice, no to co wspomnieli, no po prostu gdzieś tam wszyscy ludzie wrócili z wakacji i zaczęli wygrywać i po prostu teraz liczą się, chyba są na trzecim miejscu zaś. Unia Miłoradzice. Unia tak, Unia jest trzecia. Trzecia, a była wiadomo, chyba po tych pierwszych 3 spotkaniach no gdzieś tam na końcu tabeli. Na samym końcu praktycznie. Na samym końcu, ale jak widać, jedno jest u nich stałe, cały czas masa bramek. Dokładnie, przyjemnie to. Prawda, tym razem nie jedną, a dwiema wygrali, ale no trudno. Trochę więcej spokoju. Dobrze, to przeanalizujmy komplet wyników z tej drugiej grupy Legnickiej A-klasy. Błękitni, Lexgat, Kościelec, Dom Stowarzyszenia Siedliska 1-0. Tęcza Kwietno też przez chwilę była tym wiceliderem, tak jak Bazalt, i też te ostatnie mecze to trochę słabsze, no ale też Huraz Krotoszyce, tu widnieje jeszcze jako KS Winnica. Też trzeba powiedzieć, że w ostatnich tygodniach bardzo dobrze sobie radzi i wygrywa właśnie z Tęczą 4-1. Albatros Jaśkowice, Czarni Dziewin 3-3, Park Targoszy, Nożę Mikołajowice 1-1, Błękitni, Koskowice, Grom Gromadzień, Wierowieś 3-5, Bazalt Piotrowice, Unia Miłoradzice 2-4, Kaczawa 2, Bieniowice, KS Kłopotów 1-7, Sparta Parszowice, Wilki Różana 5-2. Ligowa tabela. Grom Gromadzeń Wielowieś pierwszy, 21 punktów. Za ich plecami Kłopotów 16, Unia Miłoradzice 15. Tutaj jest mocny ścisk od miejsc 2-8. Miłoradzice 15, Kwietno 14, Parszowice 14, 9, 14, Piotrowice 13 i Koskowice 12. Na drugą część ligowej tabeli otwiera Huraz Krotoszyce, a tabelę zamyka Orzeł Mikołajowice 2 punkty. Przed nimi Albatros Jaśkowice i Kościelec wraz z Dębem, to Stowarzyszenie Siedliska i Parkiem Targoszym, wszystkie zespoły po 3 punkty. Znów mamy drugą grupę niezwykle wyrównaną. To co się śmiał trener Kaczawy, 2 Bieniowice, że my tak spłaszczyliśmy tą drugą grupę klasy, ale jak widać, no mieliśmy rację. Jak widać, nie na darmo siedzimy tu w studiu. Tak. Więc to my się znamy. No, że mamy taki luz. Klasa A, grupa trzecia, no i tutaj też sobie porozmawiamy jak zwykle. Hojnowianka 5-3, ale jak zwykle Wilkowianka 0-4. No tak, przydarzyło się kolegom. Wypadek w pracy. Hojnowianka wygrywa 5-3, no też gdzieś tam czytałem z opisu, no nie było takie lekkie to spotkanie. No, po wyniku no, ale, widać, że tak, ale zwycięzców się nie sądzi, no nie oszukujmy się, no też w końcu musi przyjść jakiś mecz słabszy trochę, no bo na razie wszystko w cuglach. Rodło Granowice po ciężkim starcie. Rozpędzone, pokonuje Beniaminka z Wojciechowska 5-1. No a Zagrodno męczyło się z gdzieś tam zespołem, który nie ma do tej pory zwycięstwa na swoim koncie, z Płomieniem Michów, ale ostatecznie wygrywa 2-1. No i na pewno jeszcze rezerwy Górnika Złotoryja, które pokonują Orlika Okmiany 4-0. To chyba te takie mecze, które gdzieś tutaj
warto o nich powiedzieć. Tak, i szczególnie tutaj Huragan Proboszczów rozpędzony 6-0. Także też gdzieś tam ta pobudka nastąpiła. I naprawdę będzie fajna ta walka w górze tabeli między właśnie Huraganem, Czarnymi Rokitki i Rodłem Granowice o to drugą pozycję zaraz za Chojnowianką, no bo tak jak już chyba w tym tygodniu dokładnie wspomnieliśmy, tą Chojnowiankę sobie oddzieliliśmy dokładnie, od reszty dokładnie tabeli. Samo za siebie niech mówi tam wcześniejszy wynik Chojnowianki z Rodłem, tak, gdzie no właśnie Rodło chyba tylko przegrało z Chojnowianką jakieś tam remisy, także no miejmy na pewno tutaj tą Chojnowiankę trzeba odciąć, bo no jak dla mnie przynajmniej ona już tam jedną nogą jest w tej okręgówce, bo nie wiem, co tam mogłoby się stać, żeby oni zaczęli przegrywać. Jest to dopiero 8. kolejka, najwyżej, jak to powiedział trener domu, będą się ze mnie śmiali. Ale trudno. Dokładnie. No i też nie wybaczyliby nam Nowej Wsi Złotoryjskiej, gdybyśmy nie powiedzieli, że odnieśli pierwsze zwycięstwo 4-0 w Gołaczowie z tamtejszą Burzą. No i to też spowodowało, że gdzieś tam przeskakują Wilkowiankę w tabeli. Także zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Wilkowianka będzie musiała drugą drużynę z B-klasy wycofać. Ale prognozujesz, że będą dwie Wilkowianki w B-klasie? Ale dopiero mamy 8. kolejkę. Także... O, spokojnie, także szykuje jeszcze formę. Także jeszcze Wilkowianka może gdzieś tam zaatakuje tą Chojnowiankę. Spokojnie. Nie, Chojnowiankę może nie, ale środek tabeli na pewno. Chojnowianka, Chojnów, LZS Nowy Kościół 5-3, Rodło Granowice, Orzeł Wojcieszyn 5-1, Wilkowianka, Wilków, LZS Lipa 0-4, Górnik 2, Złotoryja, Orlik, Okmiany 4-0, Płomień, Michów, Orzeł, Zagrodno 1-2, Burza, Gołaczów, Huragan, Nowa Wieś, Złotoryjska 0-4, Huragan, Proboszczów, Nysa, Wiadrów 6-0. Ligowa tabela, Chojnowianka, Chojnów 7 punktów przewagi z kompletem zwycięstw nad Rodłem Granowice, tych punktów 24, Rodło punktów 17, Czarni Rokitki, jeden mecz rozegrany mniej niż ta prowadząca dwójka, punktów 16, tyle samo Huragan, Proboszczów i Górnik 2, Złotoryja. Tą część ligowej tabeli zamyka Orlik, Okmiany na 8 pozycji, 10 oczek, a na dole Płomień, Michów 2, Wilkowianka 4 i Huragan, Nowa Wieś, Złotoryjska 5, tyle samo co Burza, Gołaczów, no ale też tutaj Orzeł Wojcieszyn 6, LZS Nowy Kościół 6, także spokojnie, kontakt jest zachowany, także nie ma co się specjalnie. To jest kontrola po prostu. Tak, wszystko jest pod kontrolą, taki handicap dajemy rywalom na razie. Dobrze, przenosimy się na boiska B-klasowe. Pierwsza. Dokładnie, pierwsza grupa. Oczywiście też od razu przepraszamy, bo jeszcze nie wszystkie nazwy i herby są wprowadzone. Tak, ale Piotr powoli już się boi, bo tak, ostatnio dostaliśmy burę za to. Tak, ale nie, powoli już aktualizujemy tą B-klasę, także. Zgadza się. Miejmy nadzieję, że w następnym tygodniu już będzie. Tak, tak. Naprawdę, okay. Proszę nam wybaczyć, ale tej pracy jest naprawdę przy tym bardzo dużo. To jest też specjalna aplikacja do tego i. I to nie jest tak, że ktoś sobie już tylko w komputerze da backspace i już jest wszystko gotowe. To wymaga wejścia w specjalne ustawienia. To naprawdę trzeba sporo czasu poświęcić, ale obiecujemy, że do połowy sezonu będzie to wszystko zaktualizowane. No, ostatni odcinek. Tak, przed przerwą zimową. Nie, oczywiście będziemy się starali to zrobić jak najszybciej. Klasa B, grupa pierwsza. No i tutaj faworyci, zwycięzcy. Sparta 2 Rudna, 5-1 wygrywa ze Zrywem Kotla. No i Sparta 2 Grębocice rozbija Żelazny Most 10-2. To takie dwa wyniki, które gdzieś tam na szczycie tabeli. No, pełna kontrola tych rezerw zespołów, które na co dzień występują w czwartej lidze. No na pewno Żelazny Most teraz. Obie Sparty gościu i ile? 16 bramek dostali, dwie strzelili u dwóch Spartom. Także naprawdę te Sparty dobrze sobie tutaj poczynają. No i też debiut KS-u Przemków. Dokładnie. 3-2 zwyciężyli Wiewierzankę, Wiewierz. No zobaczymy, jak ten zespół będzie się prezentował. No wiadomo też, jacy będą grali tam zawodnicy, tak? Nie będą to ludzie... Ale lekko nie było w tym pierwszym lekko meczu. Nie było. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie w tym dokładnie, spotkaniu. Ale też to wiadomo, no... Też chłopaki no, nie grali chwilę ci z Huty, tak? Teraz zaczynają od nowa swoją przygodę z B-klasą. Dla mnie to teraz nie jest zrozumiałe, co tam się stało w ogóle, nagle z okręgówki do B-klasy przejść. Piotr, też, no dokładnie, tylko też trzeba powiedzieć jedno, że
ta decyzja wzbudza skrajne emocje, tak? Bo z jednej strony zespół się wycofał, z drugiej już czytałem na portalach internetowych, że no, co to za zasady, zgłaszają, wycofują się, w trakcie sezonu zostają zgłoszeni z powrotem. No ale co mieli, co DZPN miał zrobić z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam przy stoliku zostali? No i też, no nie oszukujmy. Przez jakieś niedopowiedzenia oszukani trochę. Tak, no. nikt też nie przyszedł do związku, nie powiedział, chcemy grać w tej B-klasie, dodajcie nas, tak? Tylko no były telefony do pozostałych drużyn, czy się na to zgadzają, czy będą chcieli dograć z tą drużyną, tak? Czy będą chcieli przede wszystkim jeździć do Przemkowa, no bo do Przemkowa kawałeczek jest, tak? Także wszyscy się na to zgodzili. Przemków też został zobligowany, żeby 4 kolejki do tyłu samemu zorganizować te mecze i samemu je nadrobić. Także jak najbardziej, jeżeli chcą, niech grają, a wiadomo, że będzie to jak na B-klasę na pewno silny zespół, no bo to byli zawodnicy grający w lidze okręgowej, także na pewno będziemy gdzieś tam mieli tą siłę i doda to też smaczków takich w konfrontacjach, czy ze Spartą 2 Rudna, Spartą 2 Grębocice, tak? Czy Błysk Studzionki, też zespół, który bardzo dobrze sobie radzi, znowu wygrał, także też Błyskawica Luboszyce dobrze gra, chyba ze Spartą Rudna, tak? Wygrała swój mecz, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Także no, będzie ciekawie w tej pierwszej klasie. Ogólnie poza tymi dwoma wynikami, tak teraz patrzę na ten komplet wyników, to wszystko na styku. To może zobaczmy wszyscy wspólnie, jak prezentuje się właśnie komplet wyników z tej serii spotkań. Sokół Niechulów, Błysk Studzionki 1-2. Odra Grodziec Mały, Błyskawica Luboszyce 3-2. Każdy mecz z emocjami. LZS Kozice, PD, LKS Gaworzyce 1-1, gdzie Gaworzyce ratują remis w 91 minucie. Wiewierzanka, Wiewierz, KS Przemków 2-3. No i te dwa mecze, no, które jak gdyby tych drużyn prowadzących w ligowej stawce, no to jedyne te dwa spotkania, które gdzieś tam odstają wynikiem od pozostałych. No to rzućmy okiem na tabelę. Sparta 2 Rudna na prowadzeniu 12 punktów, Odra Grodziec Mały 10 i Sparta 2 Grębocice 10 punktów. Tą część zamyka Błysk Studzionki, punktów 6. No i na dole LZS Żelazny Most i Sokół Niechlów 0 Oczek, KS Przemków pierwszy mecz rozegrany, no i komplet punktów, dlatego na razie taka, a nie inna pozycja. Zaczynamy drugą grupę Legnickiej B-klasy, tutaj mamy jedno spotkanie, no, które też pewnie poświęcimy mu sporo czasu. Perła Potoczek, Wiktoria Niemstów. Byłem na pierwszej połowie, no i nie dotrwałem do końca tej pierwszej połowy, ale to nie z mojej winy, no bo po pierwsze, dojechał jeden sędzia, to już wzbudzało emocje. Dwaj pozostali sędziowie zostali wybrani, no i trafiło na jak gdyby przedstawicieli, można powiedzieć, gospodarzy. Przy wyniku 2-0 na 2-1 Wiktoria Niemstów strzeliła bramkę kontaktową, gdzie no, była to chyba jedna z nielicznych akcji Wiktorii, no ale strzeliła bramkę kontaktową, no i później zaczął się już Meksyk, można powiedzieć, bo na bramka na 3-1 dla Perły Potoczek, taka no, kontrowersyjna, z mojej perspektywy nie było widać w ogóle, bo stałem na środku boiska. Zagranie prostopadłe na skrzydło, gdzieś tam skrzydłowy zabrał się z tą piłką, no i dogrywał wzdłuż bramki. I teraz pytanie, czy była linia spalonego przełamana, bo wychodzili 2-1 na samego bramkarza, nie było żadnego obrońcy w polu karnym, piłka podana wzdłuż bramki. Zespół Wiktorii twierdzi, że piłka była zagrana do przodu do napastnika, który był na pozycji spalonej. Oczywiście Perła twierdzi troszeczkę inaczej. Później znowu w drugą stronę sytuacja. Zawodnik Wiktorii pada w polu karnym. No i zaczęły się pretensje, kontrowersje. No i gdzieś w emocjach zespół z Wiktorii, z Niemstowa zszedł z boiska, czego nie pochwalamy, ale o tym sobie z Piotrem podyskutujemy za chwilę. Najpierw posłuchajmy wypowiedzi po 44 minutach, czyli w tym wypadku po przerwaniu tego spotkania, wypowiedzi pomeczowe, przedstawiciel Wiktorii Niemstów, no i grający trener Perły Potoczek. Zapraszam na materiał. Pierwsza część spotkania jak najbardziej pod nasze dyktando, dwie szybko strzelone bramki, kontrolowaliśmy grę, później strata w środkowej części boiska, złapali chłopacy z Niemstowa kontakt. No i później mówię, jakaś tam sytuacja taka niby kontrowersyjna, ze spalonym strzeliliśmy na 3-1 i dalej jednak ten mecz był pod naszą kontrolą do 44 minuty.
No, przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim pograć sobie w piłkę i przyjechaliśmy powalczyć. Perła Potoczek, to jest drużyna, która w tamtym roku walczyła o awans. Przyjechaliśmy po prostu pograć w piłkę. 44 minuty, jak powiedziałeś, były naprawdę wyrównane i fajnie to się oglądało. No ale obsada sędziowska i to, co się w ogóle stało, że przyjechał jeden sędzia, boczni są, sędziowie są tutaj ze wsi, gdzie ich tak naprawdę sędzia pokazuje spalonego, główny puszcza grę. No, musimy się szanować. Ten mecz był naprawdę wyrównany i ten mecz był generalnie do udźwignięcia dla nas, chociażbyśmy zdziesiątkowanym w składzie, ale my generalnie graliśmy dobrą piłkę. Cokolwiek dzieje się na boisku, czy sędziowie popełniają błędy, każdy popełnia błędy, nie powinno dojść do takiej sytuacji, że drużyna schodzi z boiska nie kończąc meczu. To jest niedopuszczalne według mnie. Przyjechaliśmy dzisiaj, boisko pięknie przygotowane, wszyscy się napracowali, chłopacy przyjechali, poświęcili swój czas, a tu nagle taka sytuacja, to nie powinno się wydarzyć. Czekamy na Wydział Dyscypliny, czekamy na to, co powie dyrektor Adam Michalik, bo no nie może tak być, że przyjeżdża jeden sędzia. Ogólnie my nie powinniśmy w ogóle wyjść w tym meczu na boisko, jak był jeden sędzia. Wyszliśmy, chcieliśmy z duchem fair play grać, no ale no nie dało się, no bądźmy szczerzy, wszyscy widzieli ten mecz, graliśmy jak równy z równym, dostajemy takiego dzwona, gdzie tak naprawdę powinno być rzut karny dla nas. Nagle dostajemy kontrę ze spalonego jeszcze, gdzie sędzia pokazuje, spalony, my się zatrzymujemy. A nagle oni sobie na pustaka strzelają. Tak nie powinno być. Czekamy na Wydział Dyscypliny. Początek sezonu jak najbardziej na plus, uważam. Ten ostatni remis to naprawdę to był wypadek przy pracy. A co do planów na przyszłość, to powiem tak, nie wybiegamy za daleko, nie mówimy o jakichś awansach czy czymś. Gramy w każdym meczu o 3 punkty. A koniec sezonu dopiero nam pokaże, czy... No właśnie, Piotr, jak się ustosunkujesz do tego, co się stało w Potoczku? Ciężka sytuacja. Znowu tutaj zawiniają sędziowie. Czy zawiniają, czy nie zawiniają, też trudno określić, tak? Też bez jakiejś tam super technologii, nie zobaczymy, jak poszło podanie. Czy ono było delikatnie do tyłu, czy po prostej, czy rzeczywiście do przodu, ciężko powiedzieć, szczególnie jeżeli na liniach sędziowie to byli po prostu gdzieś tam mieszkańcy, kibice, tak, czy ktokolwiek tam był. No jest to ta, jak my to mówimy, duch B klasy, tak, że nie ma tego sędziego, tych sędziów brakuje przede wszystkim. Też o tym w tamtym odcinku rozmawialiśmy, tak, też trzeba mieć stalową psychikę, żeby jechać sędziować na B-klasę, bo wiadomo, czego można się nasłuchać. Trener Perły twierdzi, że oni prowadzili grę, Maciek twierdzi, że mecz był bardzo wyrównany. Powiem tak, jeżeli patrząc na ten sezon obiektywnie, to jednak Perła jest lepszym zespołem. Ja mogę się odnieść, bo byłem widziałem 30 minut. Dla mnie może nie było jakiejś wielkiej dysproporcji, ale dla mnie to Perła była drużyną może nie dominującą, ale faktycznie prowadzącą grę. W czasie, w którym ja byłem, to była pierwsza akcja Wiktorii, ta bramkowa, i to wynikająca z błędu środkowego pomocnika, który stracił piłkę, ale to też jest wynik jak gdyby jakiegoś tam pressingu, okej, możemy się tak umówić. Świetne zachowanie dwóch zawodników Wiktorii Niemstów. Bodajże Moroch tam rozdzielił piłkę, doprowadził do sytuacji strzeleckiej swojego kolegę na 2-1. No i fakt, ta druga sytuacja, też kontrowersyjna, z tym rzutem karnym. No to ta końcówka, powiedzmy, taka ostatnie 5-7 minut, było dosyć wyrównane. Ale to, co działo się też wcześniej, to też trzeba powiedzieć, że jednak Perła miała więcej z gry i to ona była więcej w polu karnym i przy też odrobinie szczęścia mogła jeszcze dołożyć tam, powiedzmy, jakąś bramkę. To mówimy o aspekcie sportowym. No fakt, że jeżeli był spalony, nie byłoby bramki, to nie byłoby 3-1. Gdyby był rzut karny, mogłoby być 2-2. No to wtedy moglibyśmy mówić o zupełnie innym spotkaniu, co w mojej opinii nie obliguje żadnego zespołu do zejścia z Murawy i tutaj
Dla mnie nie jest zrozumiała totalnie sytuacja, bo było trzeba dograć ten mecz do końca i pisać odwołanie, podanie, robić cokolwiek, tak, żeby szukać swojej racji. Mecz, czy, tak, czy cokolwiek innego, ale no, jak już z tą drużyny jest to nawet jeden sędzia, no to niech dogra do końca, tak? No ale też na pewno w wydziale sędziowskim, no muszą gdzieś znaleźć jakiś złoty środek, no bo skoro sędziów brakuje, tak, to znaczy, że albo tych sędziów jest za mało, a skoro nikt się nie zgłasza, żeby sędziować, to może pomyśleć o zmianie godzin meczu, tak? Cała B-klasa praktycznie gra o godzinie 11. Podzielmy to, 11, nie wiem, 13:30, żeby sędziowie mieli czas dojechać z jednego meczu na, drugi i żeby gdzieś tam rozłożyć po prostu te spotkania. No bo nie może być tak, że na jednym meczu jest trzech sędziów, na drugim jest jeden. No, druga rzecz, to jest B-klasa, ale no, szanujmy się trochę. Dokładnie, tak? To są ludzie, którzy z pasji przychodzą, tak jak rozmawiamy co tydzień, że to są ludzie, którzy zostawiają rodziny i inne obowiązki. Jedna rzecz. Jeżeli jest, nie wiem jaka była w ogóle decyzja, czy tam miał jechać jeden sędzia, czy miał jechać trzech, dwóch nie dojechało, tego nie wiem, ale jeżeli już jedzie jeden sędzia, to nie wyobrażam sobie, że z całym szacunkiem i sympatią dla pana, który prowadził te zawody, to musi być młody człowiek, który jest wybiegany przede wszystkim, bo no Maciek też wskazał tutaj, no sędzia, który większą część meczu gdzieś tam przy środku boiska przebywał, no bo pewnie gdzieś tam i siły, i kwestia ustawiania się na boisku jest trudna. Ja nie wyobrażam sobie, żeby to nie był człowiek młody, który biega cały mecz. No, to tak powinno jakoś wyglądać, ale no mówię, no, inny aspekt. Popatrzmy, ile zespołów mamy w tych B-klasach. Może trzeba by było pomyśleć o tym, żeby te B-klasy trochę zwęzić. Może warto byłoby zrobić cztery grupy. To też jak gdyby niewiele zmieni, no bo wiadomo, że tych ilość meczów będzie inna do rozegrania, ale może tak jak mówisz, wtedy rozrzucenie po jakimiś godzinami. Właśnie, bo... no chodzi o to, żeby gdzieś tam dostosować tę ilość sędziów do ilości meczów, tak? No bo jednak tych spotkań jest mnóstwo i raz, że do... No, wiadomo, no nie da się tego tak ogarnąć, skoro nie ma zasobu ludzkiego, tak, w postaci sędziów, no to nie róbmy meczu na siłę, zróbmy go później, tak? Dokładnie. I wtedy dokładnie. Też my będziemy mieli łatwiej, bo będziemy mogli więcej meczów z klasy na może inaczej, może inaczej, może trzeba by było wymusić na klubach granie w sobotę więcej, bo to też jest problem, bo zobaczmy, w sobotę jest dużo mniej tych spotkań, gra czwarta liga z reguły, gdzie obsada jest okręgówka. Już dolnośląska, tak, jeżeli dobrze kojarzę, i klasa okręgowa, a klasy to są pojedyncze mecze, w B-klasie praktycznie nikt nie gra, może trzeba wymusić na klubach, żeby zaczęły grać w sobotę i wtedy może te zasoby ludzkie będą inne i to wszystko się inaczej rozłoży, no bo, no bo jak inaczej to rozwiązać, skoro też rozumiem Wydział Sędziów, no bo jeżeli nie masz człowieka, no to nie masz kogo puścić, no to z drugiej strony tak, więc może w ten sposób działajmy, więcej klubów nie gra w soboty i wtedy tych meczy w niedzielę będzie mniej do rozegrania i wtedy może się jakoś uda to wszystko... I my też będziemy zadowoleni, będziemy mogli więcej meczów zrobić. Dokładnie, dokładnie. Jak cała klasa gra o 11, no to wiadomo, że tylko siłą rzeczy z dwa mecze możemy wybrać z tego. Zgadza się. Platan Siedlce pokonuje Górnika Lubin, co jest no tutaj też dosyć takim zaskakującym wynikiem, aczkolwiek ja pamiętam jeszcze Platana takiego mocniejszego z Michałem Matkowskim, gdzie mówiło się, że... Jak... Michał teraz chyba w Prochowicach. W Prochowicach, tak. Że w momencie, kiedy jeszcze tam dojdzie z jeden, dwóch zawodników, to oni będą się bili o awans. Więc no tutaj też bodajże... Oni grali w ogóle chyba całą drużyną w PRN-ie właśnie. Chyba tak. I chyba, jeżeli dobrze kojarzę, odrabiali straty w tym spotkaniu. No i wygrali ostatecznie 5-3. Kolejne zwycięstwo Kłosa... No właśnie, ale Platan już w tamtym tygodniu, jak równy z równym grał z Kłosem Moskorzyn, z liderem, tak? Który tym razem znowu widać zapewnił pokaz strzelecki kibicom w tamtym tygodniu 3-4, teraz 4-7, także też fajne wyniki. No a Górnik 2 Lubin tak w kratkę, ale też solidnie, tak, bo jednak gdzieś punktują i zobaczymy jak to tam, na pewno też mają gdzieś tam z tyłu głowy tą chęć awansu, ale póki co Kłos nie dopuszcza nikogo do siebie. No teraz ciekawy mecz. Perła Potoczek jedzie do Moskorzyna właśnie grać z Kłosem. No i to mecz, który gdzieś tam pokaże miejsce jednego i drugiego zespołu. Ja tak przynajmniej myślę. Huzaroszówka tydzień temu remis i teraz znów remis 1-1 z Kuprytem 0-2 Sucha Górna. Ciężkie boisko ponoć w Suchej Górnej. Nie mieliśmy okazji jeszcze tam być w tym sezonie, ale co się odwlecze, to pewnie nie uciecze. Dobrze, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań.
No jak wiemy, Perła Potoczek, Wiktoria Niemstów, no tutaj pewnie, no nie wiem, czy w mojej opinii, no będzie walkover, ale może się mylę, może akurat wydział przychyli się do opinii Wiktorii Niemstów i ten mecz zostanie, nie wiem, powtórzony, dokończony, no to już tam zobaczymy, czekamy. Kryształ Ocianowiec, Iskra 2, Księgienice 4, 2, LZS Komorniki, Relaks, Szklary Dolne 0-3, Platan Siedlce, Górnik 2, Lubin 5-3, LZS Nowa Wieś Lubińska, Kosmos Korzyn 4-7, Kupryc 0-2, Sucha Górna, Huzar Raszówka 1-1. Kosmos Korzyn 15 punktów, Perła Potoczek 1 mecz rozegrany, mniej punktów 10, tyle samo Kryształ Chocianowiec i Platan Siedlce, który, tak jak mówiłem, no nie jest zespołem na pewno z pierwszej łapanki w tej B-klasie, już doświadczenie mają, więc no zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Dół ligowej tabeli, Księgienice, rezerwy Iskry Księgienice bez punktów na razie, Wiktoria Niemstów 2, Komorniki 3, Kupryc 0-2, 4, Kupryc 0-2, Sucha Górna 4 punkty i Huzar Raszówka 5 oczek. My przenosimy się do trzeciej grupy legnickiej B-klasy. Tutaj byliśmy niestety tylko przed pojedynkiem Wiktorii Parchów z Iskrą Niedźwiedzice. No ten mecz zapowiadał się ciężko dla zespołu z Parchowa, oni zdziesiątkowani póki co. Mierzyli się z Iskrą Niedźwiedzice, która tydzień temu zremisowała, no też nie z bylekim, bo z Lubiatowianką Lubiatów. Zremisowała czy wygrała? Wygrała chyba nawet. Wygrała. Wygrała z Lubiatowianką. No i przyjechała podbudowana do Parchowa rozgrywać to spotkanie. No i wygrała ostatecznie 0-7. Przypominam, że wywiady były robione przed meczem jeszcze, że tak powiem, trenerzy nie mieli tego wyniku w głowie, więc poproszę o materiał. Myślę, że dzisiaj musimy szczególnie zwrócić uwagę na grę defensywną, bo niestety kilka meczów, szczególnie tak jak pan wspomniał, skrzywą, to zupełnie nam się to nie układało. W ostatnim meczu wyglądało to, że nie było lepiej, od jakiegoś czasu pierwszy mecz z niestraconą bramką. No i mamy nadzieję, że to podtrzymamy, oby jak najdłużej. Staramy się przygotowywać już od końca lipca, ale niestety wiadomo, jak to w kanikule, nieszczęść ma inne zadania i niestety no, zebrać, że tak się wyrażę, skład żelazny było bardzo ciężko. No i efekty były widać na początku meczu, na początku sezonu. Teraz, mimo że jest już sezon wrześniowy, koniec, nadal mamy problemy kadrowe. Dzisiaj dopiero przed chwilą dojechał nam 13 zawodnik. No i tak to wygląda, jak to wygląda w B-klasach. To jest życie. No właśnie, panie trenerze, jakie ambicje na ten sezon? No ja myślę, że w tym sezonie spróbujemy pograć coś troszeczkę lepiej o jakieś miejsca wyższe, przynajmniej w środku tabeli. Nie wiem, jak to wyjdzie. Na razie jest średnio, oby było lepiej. No na pewno czeka nas bardzo ciężki mecz z tego względu, że Iskra jest podbudowana, a u nas niestety braki kadrowe. Nie ma 7 zawodników. No i jak trzeba zagrać? Odważnie, tak jak w B-klasie się gra. Trzeba próbować, zobaczymy jak będzie. Boisko zweryfikuje. W tym sezonie chcemy spokojnie gdzieś tam zająć w środku tabeli miejsce. Mamy trochę pecha, bo w ostatnim meczu czerwona kartka w 20 minucie i przy wyniku 1-0 dla nas, no ale no co, trzeba grać. Nie wiem, zespół jest bardzo, bardzo młody. Podejrzewam, że dopiero w przyszłym sezonie jeszcze coś wzmocnimy i chłopaki się ograją, bo to jest troszeczkę inna gra. Są młodzi. No zobaczymy, czas pokaże. Tak jak wspominałem, 7 do zera to jest dosyć duży wynik, ale no trzeba powiedzieć jasno, wiemy w jakiej sytuacji była Wiktoria Parchów w poprzednim sezonie. Oni sportowo utrzymali się w A-klasie. Niestety, z takich, a nie innych przyczyn musieli zgłosić się do rozgrywek B-klasy. Rozmawialiśmy gdzieś też poza kamerą. No, taka była decyzja. Czasami warto zrobić dwa kroki w tył, może uda się zrobić, przepraszam, ten jeden krok w tył, żeby może w najbliższym czasie zrobić dwa do przodu, bo jeżeli ci chłopcy młodzi, którzy tam zaczęto stawiać bardziej na miejscowych i z okolic, mieli zbierać tęgielanie w A-klasie, to może lepiej gdzieś ograć sezon 2 w B-klasie, zbudować zespół, nabrać doświadczenia i kto wie, może wrócić na boiska A-klasowe. Oczywiście, że tak. No, każdy przeważnie, żeby zrobić dwa kroki do przodu, trzeba zrobić jeden w tył. Także na pewno warto, jeśli trzeba ograć młodzież, to na pewno na tym niższym szczeblu rozgrywkowym, tak? Bo na pewno nie będzie budowało dostawanie lania, tak? Co tydzień. Tylko jednak gdzieś tam trzeba kilka punktów złapać i tego rytmu meczowego. Także wiadomo, no z B-klasy się nie spadnie, można eksperymentować i grać w piłkę, a jak się już ktoś rozegra, to później można robić fajny wynik.
Dokładnie. Sokół Krzywa, zwycięstwo standardowo, 6-2 teraz z Radziechowianką Radziechów. Tylko to jedno potknięcie, jednak im się nie udało, póki już, no już im się nie uda to, co zapowiadali, tak. Wygrać kompletem zwycięstwo. No ale jak pokazuje Karmio Augustowice, z którym właśnie wtedy zremisowali, no nie, nie, to nie był przypadek, oni też 7-1 wygrywają z RZS-em Biała. No i odnotowałem sobie jeszcze jedno w tej grupie, Lubiatowianka, Lubiatów, Iskra 2 Kochlice, 2-2, bramka. Stanisława Kwiatkowskiego dla rezerw Iskry Kochlice. Panie Stanisławie, szapoba, pozazdrościć. Ja myślę, że to nie chodzi, żeby zaglądać komuś w metrykę. 54 lata, ja myślę, że śmiało, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, tą nogą to jeszcze mógłby kokardki wiązać i pewnie niejednego mokosa by ośmieszył na boisku, gdyby tylko chciał, ale wiemy, że pan Stanisław ogromny szacunek i ogromne umiejętności. No ale też i klasa sama w sobie człowieka, więc myślę, że jemu nie zależy na ośmieszaniu przeciwników, tylko na dobrej zabawie i wpajaniu młodym ludziom takich fajnych, pozytywnych wartości i aspektów sportowych. Więc tutaj myślę, że to jest dla niego najważniejsze. Wrócę szybko do drugiej grupy, bo Grzesiek Szulc by się na mnie obraził, bo prosiłem go o relację właśnie z Platana, gdzieś tam umknęło mi to. To Platan Siedlce przegrywał 0-2 z Górnikiem 2 Lubin po dwóch karnych. Grzesiek powiedział wprost, że karne oba zasłużone. Bramka kontaktowa na 2-1. No i w drugiej połowie no już Platan rozstrzelał Górnika. No ale zobaczmy komplet wyników z trzeciej grupy legnickiej B-klasy. Urpal Sokół Krzywa, Radziechowianka Radziechów 6-2, Mewa Goliszów Zryw Stary Łom 5-2, Wiktoria Parchów Iskra Niedźwiedzice 0-7, LZS Biała i Karmio Augustowice 1-7, Lubiatowianka Lubiatów Iskra 2 Kochlice 2-2. Ligowa tabela. Urpal Sokół Krzywa na prowadzeniu 13 punktów i Karmio Augustowice 1 mecz mniej, 10 punktów. No właśnie, ten remis. No i ciekawi jesteśmy tego pościgu. Iskra Niedźwiedzice 9 punktów, Mewa Goliszów również 9 oczek. Dół ligowej tabeli, Orlik 2 Okmiany 0, Zryw Stary Łom 3, LZS Biała 3 i Parchów 3 punkty. Czas troszeczkę nas goni, więc przeskoczmy od razu do tej czwartej grupy. Zobaczmy, jak tu się wyniki kształtują. No, Poldera Damianowa rozbiła Cichą Wodę Tyniec Legnicki aż 11-0. Orzeł Konary Zryw Chełm 1-2. Unia Rosochata Czarni Golanka Dolna 5-0. Krokus Kwiatkowice Gama Ujazd Górny 0-4. No, na razie jestem zawiedziony troszeczkę postawą Krokusa, który w ostatnich sezonach grywał na boiskach A-klasy. No wiem też, znam tam też sporo osób, więc wiem, na co stać ten zespół. Orzeł Pichorowice, Zjednoczeni Gościsław 1-2, Korona Kawice, Campos Lusina 1-0. Ligowa tabela. Zjednoczeni Gościsław na czele, 15 punktów. Brawo. 25 punktów. Także. Tak. Ale Damianowa tam goni. Goni, tak. 12 oczek i Orzeł Pichorowice 10 punktów na dole ligowej tabeli. Czarni Golanka 0, Orzeł Konary 0. Tutaj jest chyba Czarni jeszcze niezweryfikowany ten mecz z poprzedniej kolejki, gdzie Konary nie dojechały. Tak, chyba tak. A też warto zaznaczyć, Orzeł Konary tylko 1-2 w końcu. Troszeczkę się odbudowali. Tak, troszeczkę się odbudowali. Tak jak wspomnieli po tym, co nie przyjechali, że spróbują gdzieś tam nadgonić to. I rzeczywiście, szczególnie, że w końcu mieli skład, kilka osób wróciło i też dwie bramki, które stracili, pierwsza z karnego, druga z wolnego. Czyli stałe fragmenty gry. Tak, stałe fragmenty gry, a już tam Paweł Świdziński strzelił bramkę, który wrócił właśnie do Orła. Także, no, miejmy nadzieję, że ten zespół gdzieś tam się podniesie. Nie zniechęcą. Tak, będziemy trzymać kciuki, żeby chociaż sezon do końca dograli. Dokładnie. Piąta grupa legnickiej B-klasy i tutaj kolejna fotorelacja. Dzięki uprzejmości Marcina Juszczyka, czyli mocno zaangażowanego człowieka w Kuźnię Jawor. No i wiadomo, rezerwy Kuźni Jawor jechały do Rokitnicy, żeby zagrać z tamtejszą Lechią. Poproszę o materiał zdjęciowy. Zacytuję opis ze strony Kuźni Jawor. Dwa różne oblicza zaprezentowały dziś rezerwy jaworskiej Kuźni w wyjazdowym meczu klasy B z Lechią Rokitnica. Po pierwszych 45 minutach drugi zespół MRKS-u prowadził z gospodarzami aż 5-0 i wydawało się, że jest już po zawodach, zwłaszcza, że jaworzanie mogli prowadzić znacznie wyżej, gdyż ostrzeliwali bramkę miejscowych, notabene przypominającą jednak swoim wyglądem bardziej trapez, jak to tutaj twórca tego opisu dodał. Gdyby do przerwy Kuźnia prowadziła dwucyfrówką, to biorąc
biorąc pod uwagę liczbę okazji, nie mogłoby to nikogo zdziwić. Jednak Gospodarze to ambitny zespół i w drugiej połowie zespół ten wziął się do roboty, wykorzystując bardzo duże rozluźnienie rezerw Kuźni Jawor. Lechii należą się brawa za grę do końca, ale Kuźnia 2 sama swoją postawą zafundowała sobie niepotrzebne nerwy po zmianie stron. W końcowym rozrachunku niebiesko-żółto-czarni wygrali tylko w cudzysłowie 5-3 i zachowali pozycję lidera piątej grupy legnickiej B-klasy. Lidera się nie sądzi. Dokładnie tak. Także Piotr, no jak się wygrywa, to tak jak to wspominałem, później to rozluźnienie się niepotrzebnie wkrada, bo jednak trzeba grać do końca, a nawet dobić przeciwnika, bo to nie jest jakiś tam brak szacunku, a po prostu no, trzeba iść po swoje, bo później jak się to rozluźnienie za bardzo wedrze, to jest nagle 1-5, 2-5, zaraz 4-5 i się zastanawia, jak dograć ten mecz do końca, bo już nikt nerwowo nie wytrzymuje. Zgodnie do pierwszej drużyny Wilkowianki zagrała druga drużyna Wilkowianki, również 0-4 w Sichowie. Jest jakaś powtarzalność w tym zespole. Oby nie taka, Piotr, oby nie taka, czuję tą uszczypliwość, więc mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach miło cię zaskoczymy. Zwycięstwo Feniksu Pielgrzymka z Tatrą Krzeniów, to też warte odnotowania, bo wiemy, że ostatnio Feniks no może nawet nie tyle w kratkę, co grał, trzeba powiedzieć jasno, słabo i w końcu wygrał. No wiemy, że w tamtym sezonie zespół, który grał na boiskach A-klasy. No tak, ale no to też jest, B-klasa akurat już mamy troszkę inaczej, bo zaczęły później, więc jeszcze z tym osądzaniem nie wybiegajmy w przód. Obie drużyny są tutaj, w ogóle ta piąta grupa tej B-klasy jest taka najbardziej wyrównana, co powtarzamy od pierwszej kolejki, bo nie ma tutaj nie było jeszcze jakichś takich wielkich pogromów. Zawsze gdzieś te mecze są na styku. Nawet biorąc pod uwagę takie, nie wiem, 3-5, 6-2, no to jednak to są takie B-klasowe mecze, gdzie wiadomo, gdzieś tutaj tylko chwila zamieszania, 3 minuty, 2 bramki i znowu mogłoby być wyrównanie. Także bardzo wyrównana grupa, a później Jawor po prostu robi to, co sobie zakładała, czyli chcą ogrywać swoich juniorów w A-klasie i po to idą. Dokładnie. Zrzućmy okiem na komplet wyników z piątej grupy legnickiej B-klasy. Platan Sichów, Wilkowianka 2, Wilków 4-0, Tatra Krzeniów, Feniks Pielgrzymka 1-2, Chełmie-Chełmiec Piotrowice, Iskra Jerzmanice-Zdrój 6-2, Lechia Rokitnica, Kuźnia 2, Jawor 3-5, Płomień Nowa Wieś Grodziska, Olimpia Olszanica 0-2. Ligowa tabela, Kuźnia 2, Jawor 13 punktów, Platan Sichów 11, Ratej Paszowice i Olimpia Olszanice po 9 oczek. Na dole Iskra Jerzmanice-Zdrój 0, Wilkowianka 2, Wilków 3, Lechia Rokitnica i Feniks Pielgrzymka po 4 punkty. No i co, na tym kończymy dzisiejszą analizę tego, co działo się na lokalnych boiskach w regionie. Ze swojej strony oczywiście zapraszamy jak co tydzień na zmagania piłkarskie, które gdzieś tam w Państwa okolicy się odbywają. Zawsze warto żyć tym, co dzieje się na lokalnym podwórku, tym bardziej, że często występują członkowie rodzin. No i co, i apelujemy na spokój na trybunach w tym tygodniu. W tamtym tygodniu apelowaliśmy o gdzieś to sędziowanie na odpowiednim poziomie, dzisiaj apelujemy o kibicowanie na odpowiednim poziomie. Dokładnie, szczególnie miejmy to z tyłu głowy, że to jest piłka amatorska bądź półamatorska w wyższych szczeblach rozrywkowych. Także nie oczekujmy od ludzi, którzy po prostu chcą tak spędzić swój weekend, że będą grali jak, nie wiem, Cristiano Ronaldo, tak? Bo to nie o to chodzi. To chodzi o dobrą zabawę, a przy okazji o jakąś fajną rywalizację i wynik sportowy. Zgadza się. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Za uwagę dziękuję Państwu. Radosław Salamon i Piotr Fortuna. Do zobaczenia. Do zobaczenia.